Proszę Państwa, zapraszam Państwa na miejsca. Jeszcze kilkanaście osób będzie jechało, ale ponieważ staramy się zaczynać w Instytucie Spraw Obywatelskich takie wydarzenia i wszystkie wydarzenia w miarę punktualnie, żeby szanować Państwa czas, którzy przyjeżdżają na punktualnie, no to po prostu jest 11:15. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Rafał Górski i dzisiaj reprezentuję Instytut Spraw Obywatelskich. Również jestem zaangażowany w Centrum Wspierania Rad Pracowników. Trzy podziękowania. Po pierwsze podziękowanie dla Państwa, że przekonaliście siebie nawzajem plus szefostwo, żeby tu przyjechać. To dla nas bardzo ważne, żebyśmy mogli pokazywać, że no jest zainteresowanie tematem rad pracowników i że same rady pracowników chcą się rozwijać, a nie zwijać. Po drugie chciałem podziękować dzisiejszym gościom, panelistom, którzy też się wyrwali z bieżączki dnia codziennego i przyjechali tutaj do Państwa specjalnie z Łodzi. Mamy już właściwie komplet, jeszcze nam moderatora brakuje, mam nadzieję, że wkrótce dotrze. Jest już. Tak, no to wszystko jest tutaj dobrze. Po trzecie chciałbym podziękować Narodowemu Instytutowi Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego za to, że wsparł częściowo finansowo to dzisiejsze wydarzenia, dzięki temu mogliśmy je zorganizować, i Koło Naukowe Prawa Pracy, też podziękowania i Uniwersytetowi Łódzkiemu za to, że gościmy tutaj. Sala jest nieodpłatnie użyczona. Myślę, że nie bylibyśmy w stanie normalnie jej wynająć. Więc tutaj też duże podziękowania dla Uniwersytetu Łódzkiego. Ja zacznę takim krótkim wstępem związanym z... związanym z 13 latami naszej kampanii obywatelskiej, która zaczęła się w 2006 roku i która, myślę, nie nabrałaby takiego tempa i w ogóle myślę, że byłoby z nią dużo większe wyzwanie niż było, gdyby nie ten człowiek na zdjęciu. Pewnie większość z Państwa kojarzy. Kto kojarzy? Ręka do góry? No tak. Nieżyjący niestety już nasz senator Zbigniew Romaszewski. Ja tak kolokwialnie zastanawiam się, czy powinienem, może nie powinienem tutaj w takim gronie o tym mówić. Na szkoleniach Państwo czasami słyszycie, jakby uczestniczyliście w jakichś superlatywach, i opowiadam o senatorze. No, on miał jako jedyny odwagę w polskim parlamencie stanąć po stronie pracowników, tak? Przez te 13 lat funkcjonowania ustawy o radach pracowników nie było nikogo, kto z własnej inicjatywy był zainteresowany tematem i chciał po prostu po stronie rad pracowników stanąć. I tutaj też czasami złośliwie mówię o tym, że dzisiaj łatwiej jest składać wieńce pod grobami poległych robotników przy okazji różnych świąt narodowych. Natomiast decydenci te wieńce składają przy kamerach telewizyjnych. Natomiast już trudniej tym samym decydentom, tych samych, raczej nie tych samych, ale w ogóle robotników, dzisiaj pracowników wspierać na co dzień. Chociażby tym, żeby ustawa o radach pracowników, która dla Państwa jest podstawowym narzędziem, no po prostu była faktycznie narzędziem, które da się wykorzystać w takiej codziennej działaniach na rzecz dobra wspólnego, jaką jest firma.
I tutaj z kolei drugie zdjęcie, drugi człowiek, który warto przypomnieć, Piotr Ciąpa, który tutaj siedzi i będzie też brał udział w panelu. Część z Państwa pewnie się przez te 13 lat, jeżeli w jakichś szkoleniach Państwo brali udział Piotra, to się z nim spotkaliście. Bo Piotr Ciąpa przyszedł do nas w 2006 roku do Instytutu Spraw Obywatelskich z tym tematem i myślę, gdyby nie przyszedł, to byśmy się tutaj nie spotkali. Chyba sami byśmy nie wpadli na to, że warto po prostu ten temat wziąć na sztandar i po prostu go prowadzić. W 2007 roku powołaliśmy Centrum Wspierania Rad Pracowników. A to było związane z tym, że no ustawa, która została uchwalona przez parlament, no jest ustawą, która nie ma zębów, tak? Której wybito zęby. Ona została przygotowana ponad podziałami. Związki zawodowe, duże centrale związkowe, wszystkich związków. Ówcześnie partia rządząca. Ktoś pamięta, kto rządził wtedy? 2006 rok? Tak, Prawo i Sprawiedliwość. Plus pracodawcy wspólnie, ponad podziałami, ustalili, że będziecie mieć Państwo ustawę, która jest po prostu ustawą, jak ja to mówię, bez zębów. Tak? Ona jest słabą ustawą. Dostaliście do ręki śrubokręt, a nie młotek i macie tym śrubokrętem wbijać gwóźdź w ścianę. Oczywiście czasami się da tym śrubokrętem, chociaż ten śrubokręt akurat jest taki malutki, słaby, cieniutki i trudno nim po prostu tego gwoździa wbić. Natomiast na pewno nie dostaliście młotka, tak? I to jest wyzwanie. My w 2007 roku to Centrum Wspierania Rad Pracowników powołaliśmy i tam zaczęliśmy od nowelizacji ustawy. Przygotowaliśmy taką nowelizację zaraz po tym, jak została uchwalona ustawa, no ale niestety później się zmieniły rządy, a później właściwie nie było żadnego zainteresowania ze strony PO-PSL i tak to wszystko trwało do 2015 roku. No, w międzyczasie oczywiście nie składaliśmy broni, robiliśmy... Robiliśmy szkolenia w całym kraju, tak? Ponad 1600 osób. Kto z Państwa brał udział w szkoleniach naszych, ręka do góry? No też spora część, tak? Dla 500 szkoleń, dla 500 rad zrobiliśmy szkolenia, to było ponad 1600 osób. Robiliśmy też doradztwa i to już tu wspomniane koło naukowe prawa pracy. Bezpłatnie udzielaliśmy porad Państwu i to była taka przedziwna sytuacja, bo właściwie jesteśmy do dzisiaj jedyną organizacją społeczną, która i w ogóle jedyną instytucją, która w sposób systematyczny wspiera Rady Pracowników. Czyli została uchwalona ustawa w 2006 roku, nasze państwo i nasi przedstawiciele ją przyjęli w parlamencie, no a później abdykowało państwo, tak? Jak to mówi nasz ekspert Piotr Ciąpa, po prostu już się nie interesowało tym tematem. Aż do 2016 roku, do grudnia, o czym za chwilę. 2016 roku zorganizowaliśmy pierwsze ogólnopolskie forum rad pracowników. Ciekaw jestem, kto z Państwa był na nim? Ręka do góry. Oj, to się zmieniło sporo. No to tym lepiej. W 2016 roku zrobiliśmy pierwsze ogólnopolskie forum w Warszawie. I wtedy zwróciliśmy się Państwo, to było blisko ponad 100 rad, czy blisko 100 rad, członków rad pracowników z całej Polski. Zwróciliśmy się do tego pana, który wtedy był jeszcze wicepremierem,
odpowiedzialnym za strategię na rzecz narodowego rozwoju, zwróciliśmy się z prośbą o to, żeby przyjrzał się tematowi rad pracowników i żeby poparł nasze starania w kierunku nowelizacji ustawy. Pomyśleliśmy o premierze Morawieckim, ponieważ on w swojej prezentacji, te słynne slajdy pokazujące plan Morawieckiego, zawarł taki slajd związany z akcjonariatem pracowniczym. Uznaliśmy, że to jest taki zaczep, który może nam posłużyć do tego, żeby temat rad pracowników wpuścić do debaty publicznej. Wpuścić trochę, ja się uśmiecham, bo naprawdę to jest zadziwiające, jak w naszym kraju elity, szczególnie medialne, podchodzą do tematu praw pracowniczych. To znaczy, że właściwie te elity i dziennikarze nie są tematem zainteresowane. Od wielkiego dzwonu pojawiają się jakiekolwiek artykuły o radach pracowników. Dzisiaj zaprosiliśmy i będzie prowadził panel Rafał Woś, który właściwie jest, no, moim zdaniem, jednym z trzech, a właściwie pewnie na pierwszym miejscu osobą, która w Polsce pisze o prawach pracowniczych i pisze to w sposób taki walczący. Natomiast pan premier na nasz apel i państwa apel odpowiedział w ten sposób, że skierował pismo nasze i nasz apel do ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czyli jakby nie zajął się kompletnie merytorycznie, tylko odesłał naszą prośbę do ministra pracy, czyli tak potraktował to zupełnie technicznie, tak? Później, bo to był czerwiec 2016 roku, później trochę zrozumiałem, jak uczestniczyłem, o co chodzi, jak uczestniczyłem we wrześniu w konsultacjach planu Morawieckiego. Pamiętam do dzisiaj, myślę, że zapamiętam do końca życia tą sytuację, kiedy 200 osób na sali w Ministerstwie Rozwoju siedzi i dyskutuje nad tym planem. No i po jakiejś półtorej godzinie w końcu dostałem mikrofon i zadałem państwu, wszystkim obecnym, takie pytanie. I ile razy termin związek zawodowy pojawia się na 300 stronach planu Morawieckiego. Taki opasły dokument. Taka cisza i powoli niektóre z osoby zaczęły mówić, że kilkanaście, cztery, a ktoś w końcu zgadł, że zero. Tak? Czyli rozmawiamy o planie strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju bez zorganizowanych pracowników. Związków zawodowych nie ma. Później zadałem drugie pytanie. Ile razy na 300 stronach planu Morawieckiego pojawia się termin Rada Pracowników? No i też tu już były szybsze odpowiedzi, tak? Że zero. Tak? No bo to tak wygląda, czyli mamy ekspertów, którzy układają, w którym kierunku jako Polska mamy iść, natomiast jest mowa o pracodawcach, jest mowa o przedsiębiorcach, jest mowa czasami też o pracownikach, ale nie ma mowy o zorganizowanych pracownikach. No więc myślimy, że po prostu trudno na tym bez zorganizowanych pracowników budować siłę i potencjał naszej gospodarki. Później poszliśmy również z częścią z państwa, ja nie wiem, czy ktoś jest na sali, kto był, jak ktoś jest, to proszę ręka do góry. Z częścią z państwa poszliśmy też do prezydenta. Byliśmy na spotkaniu Narodowej Rady Rozwoju, byliśmy w kancelarii prezydenta, przekonywaliśmy część z państwa, tak właśnie powiedziałem, mieliśmy przedstawicieli kilku rad, no ale to się, że tak powiem, skończyło niczym, bo mimo nawet dwa razy pytaliśmy jeszcze później prezydenta, żeby nam odpowiedział, bo o co nam chodziło? Chodziło nam o to, żeby prezydent w ramach narzędzia, które ma, czyli inicjatywy prezydenckiej, ustawodawczej, złożył do parlamentu nowelizację ustawy o radach pracowników. No ale układ sił jest taki w parlamencie i taki w naszym państwie, że no, widocznie jeszcze nie doszliśmy do tego momentu, żeby opłacało się to politycznie zrobić.
Natomiast światełko w tunelu zobaczyliśmy w marcu 2019 roku. Patrzę na Patrycję, bo czasami mi się mylą te miesiące i lata, już tyle tego jest. I dostaliśmy informację, spytaliśmy Państwową Inspekcję Pracy, no właściwie zwracaliśmy się do Państwowej Inspekcji Pracy o to, żeby przeprowadziła kontrolę w całym kraju pod kątem funkcjonowania ustawy o radach pracowników. Tutaj trzeba dodać, że w 2016 roku w grudniu spotkaliśmy się z wiceministrem Szwedem z Ministerstwa Pracy i tam go przekonywaliśmy, że warto, żeby PIP po prostu przyjrzał się tej sprawie. Nawet przysłaliśmy takie zalecenia kontrolne, według których PIP mógłby sprawdzać. No i się okazało, że w międzyczasie PIP faktycznie podjął tą kontrolę, również na wniosek wiceministra Szweda. No i dostaliśmy w marcu 2019 raport pokontrolny, tak? To jest tutaj, jesteśmy, tutaj Państwo widzicie kadr z takiej briefingu dla mediów. Znowu się śmieję, bo zgadnijcie Państwo, ile było mediów na tym briefingu w Warszawie pod siedzibą Państwowej Inspekcji Pracy. Kto zgadnie? Tak, zero. Więc tutaj jest Patrycja, którą Państwo pewnie znacie, i jest też dwóch członków Rady Pracowników z Muzeum Narodowego. I poszło to trochę, wysłaliśmy tam informacje do mediów, niektóre odnotowały, również właśnie wspomniany wcześniej Rafał Woś. No i później no, trochę dostaliśmy wiatru w żagle, tak? No bo wiecie Państwo, ile można, tak? 13 lat to już dużo, jak na pracę organiczną i front. Natomiast najciekawsze, co nas spotkało, to spotkało nas kilka dni temu, przed tym forum. Niestety światło jest chyba takie, że trudno będzie Państwu przeczytać. Ktoś czyta? Nie. Dobrze, bo proszę Państwa, ja przeczytam pismo z Ministerstwa Pracy, jakie dostaliśmy i które Państwo tutaj widzicie. Bo oczywiście na to forum zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Pracy. Też od razu, albo o tym powiem później. I dostaliśmy taką odpowiedź. Od dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego Marka Waleśkiewicza. Szanowny Panie Prezesie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na drugie Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników organizowane przez Instytut Spraw Obywatelskich. Niestety zaplanowane obowiązki i podjęte zobowiązania służbowe uniemożliwiają mi skorzystanie z Państwa zaproszenia. Niemniej jednak w odniesieniu do podejmowanej na drugim Ogólnopolskim Forum Rad Pracowników tematyki pragnę poinformować, że obecnie w Departamencie Dialogu i Partnerstwa Społecznego jest dokonywana analiza funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Prowadzona ocena bierze pod uwagę przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich projekt nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, a także wyniki pilotażowych kontroli w zakresie przestrzegania przez pracodawców przepisów tej ustawy przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Po przeprowadzeniu oceny Departament przygotuje projekt nowelizacji ustawy, który będzie przedmiotem konsultacji społecznych. Projekt zostanie przesłany do opinii także Instytutowi Spraw Obywatelskich. Życzę Państwu, aby organizowane przedsięwzięcie zaowocowało wieloma konstruktywnymi wnioskami i będę zobowiązany za przekazanie wyników przeprowadzonej debaty. Więc proszę Państwa, patrząc na tą rzeczywistość naszą, to nie ukrywam, że się bardzo ucieszyliśmy, tak?
Oczywiście można mówić, że, bo też takie głosy się pojawiają, że to właściwie nic nie oznacza, to nie jest jakieś takie konkretne zobowiązanie, że wiadomo, że jeszcze jest ścieżka parlamentarna i tak dalej, i tak dalej. Układ sił w Polsce jest taki, jaki jest. I można tutaj roztaczać mnóstwo argumentów, że to nic nie oznacza, tak? Natomiast no, moim zdaniem oznacza to, że dostaliśmy lekki wiatr w żagle i teraz czeka nas, no myślę, że spora batalia, jak ten wiatr wykorzystamy i w którym kierunku popłyniemy. Bo mówiąc przysłowiowo, kropla drąży skałę i mam wrażenie, że po 13 latach, również dzięki Państwu zaangażowaniu, tą skałę lekko zaczęliśmy kruszyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I myślę, że tym pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć tą prezentację. I zapraszam bardzo panelistów i moderatora do następnej części. Jeszcze mam taką prośbę tutaj od fotografa, że jeżeli Państwo nie chcecie mieć zdjęć podczas tego wydarzenia, to żebyście się Państwo przenieśli do ostatniego rzędu. Tak, takie są wymogi RODO. Przepraszam, to brzmi może kuriozalnie, ale musiałem to powiedzieć. Dobrze, to ja oddaję mikrofon Rafałowi Wosiowi. Może on się nie przedstawi, tak jak ja go przedstawię, ale ja chciałbym powiedzieć, że to jest moim zdaniem kluczowy dziennikarz, musimy się przesunąć, bo tutaj wiesz, operator mówi, że się nie da zmieścić nas w kadrze. Kluczowy dziennikarz w Polsce, który walczył o pracowników Rady Pracowniczej, ale w ogóle o związki zawodowe, który uważam podchodzi do swojej dziennikarskiej pracy jak do faktycznie misji walki, a nie jak do chałtury i zarabiania na chleb. I dlatego uznaliśmy, że warto go tutaj zaprosić. Polecam jego książkę. Wszystkie książki polecam, ale to nie jest kraj dla pracowników. Polecam jego książkę, która dotyczy w szczególności kwestii pracowniczych. No a on przedstawi już kolejnych panelistów. Dziękuję Ci bardzo. No zapraszam Państwa tutaj do nas. Ja dziękuję Rafałowi za zaproszenie. Bardzo sobie cenię to, co robi Instytut Spraw Obywatelskich i dlatego jestem tu dzisiaj z Państwem. Rafale, a może Ty byś przedstawił gości? Zrobisz to lepiej niż ja na pewno. Rozumiem. Ja mam taki specjalny sposób przedstawiania gości. Ostatnio to ćwiczyłem na forum geopolitycznym, które robiliśmy w sobotę w Łodzi. I to jest taki sposób, że chciałbym, żebyście panowie odpowiedzieli na jedno pytanie. Jak myślicie, dlaczego się tutaj znaleźliście? Piotrze, może do rozruchu. Tak, ja nawiążę, bo planowałem to powiedzieć i przed Twoim pytaniem, bo nie wymieniłeś jeszcze wielu innych osób, które wniosły ten, za których przyczyną tutaj jesteśmy. Kiedy ja trafiłem do Instytutu Spraw Obywatelskich w 2006 roku z tą ideą, to ona by umarła. Ja sam nie byłem w stanie, nie miałem zdolności organizacyjnych i mocy organizacyjnych. Za tym wszystkim stała bardzo konkretna szara praca Instytutu Spraw Obywatelskich, pisanie wniosków unijnych, nie tylko unijnych, nie tylko do Unii, bo przecież trzeba było to wszystko sfinansować, całą tą działalność i osoba fizyczna by tego nie pociągnęła w ogóle. To, że była struktura gotowa po prostu się poświęcić temu, to jesteś ty i wszyscy twoi najbliżsi współpracownicy. Prawda? To jest ten kompetent, którego nie wymieniłeś na samym początku. I wymienię jeszcze jedną osobę. Ja zawsze, kiedy spotykam się z Państwem, to wspominam tą osobę, to jest osoba, która żyje jak najbardziej. Jacek Kotula jest to pierwszy przewodniczący Rady Pracowników w Polsce z firmy Alima Gerber w Rzeszowie i przewodniczący tamtej Solidarności, który pierwszy jakby skontaktował się z Instytutem i skorzystał z naszej pomocy. Zapłacił tym,
niestety, jak później też i jeszcze kilku innych przewodniczących rad pracowników, że został dyscyplinarnie zwolniony przez pracodawcę, dlatego że miał za dużą wiedzę, tak? I było to dla tego podmiotu niebezpieczne. Prawda, tak zostało to ocenione. Sąd uznał, że co prawda naruszono prawo przy jego zwolnieniu, ale pracodawca słusznie stracił do niego zaufanie z powodu działań w Radzie Pracowników. Będzie być może jeszcze okazja o tym wspomnieć, jak będzie merytoryczna część dyskusji, żeby nie zajmować dłużej czasu. Dziękuję. Ja zajmuję się kwestiami pracowniczymi, ale troszeczkę z innej strony, albo może w innej logice, mianowicie akcjonariatem pracowniczym. I myślę, że pan Rafał zaprosił mnie tutaj do panelu. Chyba po to, żeby zastanowić się, w jaki sposób te obydwa porządki można połączyć, w jaki sposób mogą się wzmacniać i w jaki sposób, mając na uwadze korzyść pracownika, współdziałać w tym obszarze. Jak powiedziałem, są to dwa różne porządki. Rady pracownicze działają przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim, tylko w ogóle w przedsiębiorstwach, gdzie ciągle funkcjonuje system pracy najemnej przede wszystkim, kiedy akcjonariat pracowniczy jest nastawiony na te przedsiębiorstwa i tych pracowników, którzy działają już w logice współwłaścicieli macierzystych przedsiębiorstw. Więc jeszcze raz podkreślę, że wydaje mi się, że moją rolą tutaj będzie poszukanie jakichś wspólnych punktów odniesienia i współpracy. Dziękuję. Proszę Państwa, zajmuję się tematem, słychać? Rad pracowniczych, samorządów pracowniczych od początku stanu wojennego i przypychałem ten temat jeszcze w stanie wojennym, później już po okrągłym stole generalnie w środowisku solidarnościowym Dolnego Śląska, współpracowałem z zarządem regionu i z forum samorządu pracowniczego wrocławskiego. Robię to bardzo intensywnie, może jeszcze trochę więcej powiem o tym w panelu. W dalszym ciągu cały czas popieraliśmy rady pracownicze, w tym kierunku działem, ale też bardziej zajmowałem się propagowaniem własności pracowniczej spółek pracowniczych. Jeszcze w 2009 roku napisałem list otwarty do szefa związku ówczesnego Janusza Śniadka w sprawie właśnie konieczności wprowadzenia rad pracowniczych. Nie wiedziałem, że INSPRO działa już w tym kierunku. To było ostatnie takie oficjalne wystąpienie. No i w związku z tą moją działalnością znalazłem się tutaj, siedzę w temacie, no i chcę swoją działalnością wspomóc ruch rad pracowniczych. Jest to niezbędne, bo jak w panelu powiem, musimy stworzyć kapitalizm kooperacyjny, gdzie kapitał współpracuje z pracą. To jest warunek konieczny. Taki kapitalizm jest dzisiaj niezbędny i takim kapitalizmem są w ogóle trzy kapitalizmy w świecie, typy, czego w Polsce w ogóle nie bierzemy pod uwagę i nie braliśmy pod uwagę przy zaprowadzeniu własnego kapitalizmu. Jest typ japoński, niemiecki i anglosaski. I te dwa wymienione wcześniej, japoński i niemiecki, są kooperacyjne, anglosaski jest konfliktowy i ten model przyjęliśmy i nie potrafimy z niego wyjść, bo nie widzimy innych możliwości. Pytanie przeze mnie działacze związkowi na temat kooperacyjnych i konfliktowych stosunków przemysłowych w ogóle nie znają tych kategorii i nie wiedzą, o co chodzi. A ten typ trzeba wprowadzić i o tym będę mówił w panelu, bo teraz na to nie ma czasu. Proszę bardzo. Ja jestem teoretykiem. Partycypacją pracowniczą zajmuję się od wielu, wielu lat. Najpierw w ramach Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, gdzie kierowałem Zakładem Prawa Pracy, a następnie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Efektem jest taka książeczka, którą polecam, wydana w Beku. To jest Fenomen Partycypacji Pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy, w
której starałem się objąć całość zagadnienia, wszystkie rodzaje partycypacji, poczynając od partycypacji stanowiskowej, tak zwanej bezpośredniej, no, poprzez rozmaite inne warianty tej partycypacji w postaci partycypacji przedstawicielskiej, w postaci udziału pracowników w radach nadzorczych, w postaci oczywiście akcjonariatu pracowniczego, który jest mi chyba najbliższy, a także różne rozwiązania europejskie i międzynarodowe, których przykładem jest na przykład jest Europejska Rada Zakładowa. No więc starałem się te badania częściowo także empiryczne, zwłaszcza nad funkcjonowaniem rad pracowników właśnie w ramach Instytutu Pracy, wykorzystać w tej monografii oraz literaturę polską, zagraniczną. Więc to jest takie kompendium wiedzy na ten temat. Temat jest mi niesłychanie bliski. Jak powiedziałem, zajmuję się nim od co najmniej od 20 lat. A ideą przewodnią jest upodmiotowienie pracownika w stosunkach pracy. Dziękuję. Dziękuję panom. Dlaczego i jak wzmacniać Rady Pracowników? Tak brzmi temat naszej rozmowy. Czyli myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że nie ma sensu tracić czasu na przekonywanie do tego, że wzmocnienie pracownika jako takiego, jego większe upodmiotowienie jest potrzebne, sensowne, możliwe i konieczne, bo chyba co do tego panuje wśród nas zgoda. Skupmy się więc na tym pytaniu, tak jak je postawił Rafał. Dlaczego i jak wzmacniać Rady Pracowników? Pierwsza część, dlaczego wzmacniać właśnie Rady Pracowników? Tutaj od razu nasuwa nam się pytanie o relacje pomiędzy tym modelem, tym specyficznym, tym mniej znanym modelem partycypacji pracowniczej, a tym modelem partycypacji pracowników i wpływania ich na losy zakładu, ich upodmiotowienia, jakim są związki zawodowe. To jest ten moment, to jest ten model, który jak 9 na 10 albo pewnie 10 na 10 zapytanych przez nas przypadkowych przechodniów wskaże nam na ten model jako ten model domyślny. Rady pracowników są nieco innym modelem. Moje pytanie do panów. Dlaczego Rady Pracowników, czy jest to model lepszy od modelu związkowego? Jeśli tak, to w jakich miejscach, a jeśli nie, to dlaczego rozmawiamy o nich, a nie jesteśmy tutaj wszyscy na zjeździe jakiegoś związku zawodowego? Zacznę od pana Piotra. Ja tak, zacznę od tego ostatniego pytania, tak? Jest bardzo konkretne i rzeczywiście idźmy tak konkretnie. W mojej opinii silna Rada Pracowników potrzebuje silnego związku zawodowego w zakładzie pracy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie będzie silnego związku zawodowego, to sama się ześliznie w rolę związku zawodowego. A to, bo pracownicy będą tego oczekiwać. Tam, gdzie nie ma związków, jest tylko Rada Pracowników, jest mocna presja pracowników na to, reprezentujcie nasze interesy. I to jest uprawnione i etyczne, tak? To nie czynię z tego zarzutu. Ale nie taka jest podstawowa rola Rady Pracowników. Bo tak naprawdę związek zawodowy, bardzo potrzebny, konieczny, tak naprawdę jest organizacją, która dba o dobro partykularne, jakim jest właśnie dobro pracownika. Ono jest uprawnione, ale ono stoi w konflikcie bardzo często z dobrem na przykład konsumenta lub dostawców, którzy też bardzo często to są pewne zobowiązania społeczne przedsiębiorstwa. Prawda? I tutaj ten interes może nie być zharmonizowany i można sobie wyobrazić napięcia między związkiem zawodowym a innymi interesariuszami.
Związki zawodowe reprezentują interesy partykularne. Jeszcze raz mówię, to nie jest zarzut etyczny. Tak powinno być i jest to nawet konieczne. A Rada Pracowników powinna kierować się dobrem wspólnym, czyli dobrem całego przedsiębiorstwa, ujmując w tym zarówno odbiorców, konsumentów, jak i dostawców, prawda? Czyli właśnie dobrym. I tu jest ta różnica, że w pewnym momencie, jak związek zawodowy wejdzie w ostre negocjacje z pracodawcą, to trudno mu później zacząć myśleć całościowo, zwłaszcza, że polski model związków zawodowych potoczył się w mojej opinii w niekorzystną stronę. Nie jest to rzeczą dobrą, że w zakładzie pracy związki zawodowe zaczynają się mnożyć i dzielą się na grupy zawodowe. W mojej opinii niech będzie w zakładzie pracy kilka związków zawodowych, bo musi być pluralizm, ale niech one reprezentują wszystkich pracowników. A dzisiaj niestety jest tak, że coraz częściej dochodzi do konfliktów między grupami zawodowymi w zakładzie pracy, gdzie dbałość o dobro publiczne, jakim są zobowiązania społeczne przedsiębiorstwa, bo nie jesteśmy liberałami, nie uważamy, że przedsiębiorstwo nie ma zobowiązań społecznych, jak najbardziej ma, to w tym momencie jest coraz trudniej dbać o to dobro. Tam, gdzie grupy zawodowe, na przykład jest niepopularna taka informacja, prawda, ale są ogromne konflikty między w służbie zdrowia, między pielęgniarkami, fizjoterapeutami, pracownikami niemedycznymi też. I mam osobiste z tym doświadczenie, że te napięcia tak naprawdę szkodzą przedsiębiorstwu. W tym przypadku może niewłaściwe słowo o szpitalu mówić przedsiębiorstwo, ale rozumiecie Państwo, co mam na myśli. Ale to dotyczy też i innych. Słyszałem, że na kolei jest również podobnie, gdzie jest wiele związków zawodowych reprezentujących poszczególne grupy zawodowe. No dobrze, skoro już się tak potoczyło, to oczywiście musimy to zaakceptować, bo w tym momencie sprzeciwianie się temu byłoby tak naprawdę osłabianiem związków zawodowych. Prawda? A w ogóle na przecież nie o to chodzi, tak? Związki zawodowe silne są potrzebne. Tyle, że tym bardziej Rada Pracowników staje się naprawdę tym jedynym podmiotem, który może zacząć myśleć w kategoriach interesu wspólnego, dobra wspólnego lepiej powiedzieć niż interesu. I nawet czasem, teoretycznie to sobie wyobrażam, wejść w konflikt ze związkiem zawodowym. Nie tylko z właścicielem, prawda, czy z zarządem, bo niestety bardzo często zarząd przedsiębiorstwa myśli w kategoriach interesów właścicieli, ale to nie są zobowiązania społeczne, tak? One się pokrywają częściowo, ale też w istotnej części się nie pokrywają. I musi być ktoś, kto tego przypilnuje. Zarząd, coraz rzadziej zarządy przypilnowują tego. One się kierują interesem właściciela, tego, kto mianuje członków zarządu. Prawda? I w tym momencie bardzo często te, prawda, outsourcingi produkcji za granicę na przykład, prawda, to są takie przykłady, gdzie zarząd, właściciel potrafi zachować się wbrew interesowi społecznemu, prawda, i Rada Pracowników mogłaby stać na straży takich rozwiązań, raz w sojuszu ze związkami, może się czasem zdarzyć, że niekoniecznie. Czyli to jest taka wizja, w której Rady Pracowników są taką wyższą izbą partycypacji pracowniczej. Okej, okay, to jest bardzo ciekawy model. Pan, puszczę dalej mikrofon, to samo pytanie, jak pan to widzi? Może ja na to spojrzę z punktu widzenia akcjonariatu pracowniczego, tym, na czym się znam i czym się zajmuję. Wydaje się, że Rada Pracownicza jest jakby naturalnym podmiotem, który może funkcjonować w ramach firm, w których występuje akcjonariat pracowniczy, to znaczy, w którym współwłaścicielami firm są zatrudnieni tam pracownicy. W takich firmach pracownicy, akcjonariusze są zorganizowani po to, żeby reprezentować swoje interesy jako akcjonariuszy i pracowników już na walnym zgromadzeniu i też w prowadzeniu nie tylko strategicznym przedsiębiorstwa, ale także w sensie operacyjnym. Rady akcjonariuszy, można powiedzieć jako rady pracowników czy rady akcjonariuszy pracowniczych,
spełniają też rolę, czy mogą spełniać też role powiernicze. W takich przedsiębiorstwach zwykle tworzy się instytucję powierniczą, która administruje akcjami pracowniczymi. Prowadzi ich depozyt, deleguje swoich członków na walne zgromadzenie, etc. Więc wykonuje po prostu te wszystkie czynności, które normalnie wykonują akcjonariusze. Akcjonariusz pracowniczy jest dosyć specyficznym rodzajem akcjonariusza, ponieważ on jest bezpośrednio zaangażowany w działalność przedsiębiorstwa. To nie jest jakaś abstrakcyjna osoba, która raz na rok spotyka się na walnym zgromadzeniu albo aktywnie uczestniczy w działalności giełdy, kupuje, sprzedaje i spekuluje akcjami. Nie, to jest własność typu proprodukcyjnego, a nie prospekulacyjnego w dużym stopniu. W związku z tym wydaje mi się, że rady pracownicze w takiej formule, w jakiej one w tej chwili funkcjonują, a więc w formule przedsiębiorstw, w których nie występuje akcjonariat pracowniczy, a występują pracownicy najemni, mają jakby dbać o tych pracowników właśnie, którzy są jak gdyby poza sferą akcjonariatu. W przyszłości, jeżeli w końcu w Polsce się prawdziwy akcjonariat pracowniczy pojawi, a to będzie uzależnione od tego, czy projekt ustawy, który przedłożyliśmy, zostanie przegłosowany, czy w najbliższym czasie, no to rady pracownicze będą miały bardzo poważne zadanie, jeżeli będą chciały się go podjąć oczywiście, a mianowicie tworzenia akcjonariatu pracowniczego, zarządzania tym akcjonariatem, organizacji tego akcjonariatu pracowniczego w ramach tych przedsiębiorstw, które do tej pory tej formy współwłasności nie posiadały. Także bardzo bym zachęcał tutaj Państwa do wzięcia pod uwagę takiej potencjalnej roli rad pracowniczych. Dwa słowa powiem. Proszę Pani, no może powiem to w ten sposób. Ustawa z 1990 roku o prywatyzacji przewidywała, już nie chcę wchodzić w tej chwili w historię uchwalenia tej ustawy, bo była bardzo barwna, że zostało tak zwany projekt pracowniczy, który był przedstawiony przez posła Miłkowskiego, ówczesnego z Huty Warszawa. Zostałem poproszony o przygotowanie wraz jeszcze z jednym panem profesorem ustawy, czy projektu ustawy o akcjonariacie pracowniczym. Myśmy ten projekt przygotowali, no i po długich walkach w komisjach fragmenty tego projektu zostały zaadoptowane do oryginalnej ustawy prywatyzacyjnej z 1990 roku. Tu głównie chodziło o tak zwany leasing pracowniczy. Powstało około 2000 przedsiębiorstw stworzonych w oparciu o tą koncepcję. I niestety nie udało nam się uchwalić czy wprowadzić pod obrady Sejmu nawet kolejnej ustawy, która by regulowała te kwestie tak, jak one są regulowane w ustawodawstwie innych krajów, powiedzmy zaawansowanej gospodarki na Zachodzie, gdzie akcjonariat pracowniczy byłby tworzony nie w kontekście prywatyzacyjnym, ale w kontekście funkcjonowania po prostu systemu wolnorynkowego. To niestety się nie udało wprowadzić. Co więcej, opór ówczesnego środowiska politycznego kontrolującego, że tak powiem, nasze życie gospodarcze i polityczne był tak silny, że akcjonariat pracowniczy zaczął być atakowany też medialnie, mimo że wszelkie badania dotyczące spółek, które powstały wówczas,
między innymi prowadzone przez Polską Akademię Nauk, panią profesor Jarosz i tak dalej, wskazywały, że zarówno w sensie ekonomicznym, społecznym i tak dalej, są to spółki, które znakomicie sobie dają radę, może nawet lepiej niż te, które zostały sprywatyzowane innymi metodami. No ale jak wiadomo, chodziło o to, żeby raczej wszystko sprzedać. Jak się daje, to może nawet wziąć prowizję za to. No i w związku z tym akcjonariusz pracowniczy był nikomu niepotrzebny. I była dosyć silna nagonka prasowa, czy medialna i szeptana przeciwko akcjonariatowi pracowniczemu. I to w pewnym sensie odczuwamy do dzisiaj. Jak się pyta akcjonariat pracowniczy, no tak, ale przecież to się pracowniczo się nie udał, prawda, bo... Co znaczy, że się nie udał? Udał się znakomicie. 2000 przedsiębiorstw powstało, tysiące miejsc pracy zostało uratowanych, bo niektóre te przedsiębiorstwa były marginalne ekonomicznie. Natomiast został systemowo zwalczany przez ówczesne, że tak powiem, władze polityczne. W tej chwili trudno powiedzieć, ile z tych przedsiębiorstw zostało, dlatego że nastąpiła erozja akcjonariatu pracowniczego. W dużej części zresztą erozja na rzecz menadżerów tych przedsiębiorstw, którzy dobrze wiedzieli, jak, na czym ta sprawa polega. No więc w tej chwili trudno powiedzieć, ile jest w Polsce przedsiębiorstw akcjonariatu pracowniczego. Ja znam kilka, ale to nikt nie prowadzi takich statystyk. Ale półtora roku blisko temu, a ponad, przygotowaliśmy ustawę na temat akcjonariatu pracowniczego, wzorowaną właśnie w dużym stopniu na rozwiązaniach panujących w krajach, gdzie ten system jest zaawansowany od 40 lat. Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Francji. We wszystkich krajach naprawdę o zaawansowanych bardzo gospodarkach akcjonariat pracowniczy jest standardowym elementem ustroju gospodarczego. Może w tym momencie powiem dwa zdania na temat, jak to wygląda statystycznie. Więc na przykład w Stanach Zjednoczonych istnieją tysiące przedsiębiorstw stosujących akcjonariat pracowniczy, też 100%, niektóre powiedzmy 20-30%, różnie to się rozkłada. Jest obliczane to, regularnie są badania na ten temat prowadzone i przez centra uniwersyteckie, i przez urzędy federalne. Ponad 33 miliony pracowników jest zaangażowanych w ten system. We wszystkich sektorach w zasadzie gospodarki, ale najbardziej w sektorach gospodarki wysokiej technologii, czyli te tak zwane Silicon Valley, prawda, czyli w tych przedsiębiorstwach, gdzie kapitał ludzki, a raczej na rzecz powiedzieć kapitał intelektualny, jest głównym czynnikiem produkcyjnym i decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa. W tych przedsiębiorstwach jest warunek sine qua non praktycznie, że tam akcjonariat pracowniczy odgrywa zasadniczą rolę. Jak mówię, wielu z nich jest sytuacja taka, że to są 100% przedsiębiorstwa akcjonariatu pracowniczego, w innych jest inaczej. W Europie, Europa w stosunku do Stanów jest spóźniona o około 20 lat w rozwoju tego systemu. Zależy od kraju, bo w każdym kraju jest trochę inaczej. Najbardziej zaawansowana jest Wielka Brytania, Francja. Teraz doganiają Niemcy, Austria tak samo i Hiszpania. Właściwie we wszystkich krajach Europy Zachodniej, Unii Europejskiej istnieje ustawodawstwo akcjonariatu pracowniczego na różnym poziomie zaawansowania. I dlatego akcjonariat pracowniczy też tam jest na różnym poziomie zaawansowania. Najwięcej akcjonariuszy mamy w Anglii, jest ponad 3 miliony, we Francji też prawie 3 miliony akcjonariuszy pracowniczych. No i oczywiście setki przedsiębiorstw. Nie chcę Państwa za bardzo zanudzić, ale może jeszcze podam jedną statystykę. To może tu na razie kropkę. Nie skończymy. Tak, dobrze. Na razie kropkę, bo też żebyśmy tak nie wpadali w jeden tor, który interesujący jest, ale jeszcze w tej chwili chciałbym, żebyśmy szerzej porozmawiali. Pani ma rację zadając pytanie, bo nie powiedziałem, że nie powinno się tego robić. Przepraszam. Otóż proponuję, żebyśmy najpierw podyskutowali, a potem będzie pewnie z godzinę czasu poświęcimy na pytania z Państwa strony, więc proszę sobie w tym momencie te pytania zapamiętywać, notować i zrobimy kilka takich rund, kiedy będzie można te pytania zadać i wtedy
będą one skierowane albo do konkretnych uczestników rozmowy, albo do wszystkich. Idźmy dalej. I wróćmy trochę do tego mojego pierwotnego pytania o napięcie pomiędzy tymi dwa rodzajami partycypacji pracowniczej, tą wyższą i niższą izbą partycypacji pracowniczej, jak proponuje Piotr Ciąpa, czyli napięcie pomiędzy radami pracowników i związkami zawodowymi. Pan wspomniał o tym, jak już w latach 80., kiedy rodził się ruch rad wtedy pracowniczych, jednocześnie były to czasy Solidarności. Jak te napięcia wyglądały wtedy w praktyce i jak dzisiaj one wyglądają? Gdzie tutaj są pola wspólne współpracy, a gdzie są konflikty interesów i jak sobie z tym radzić? Rady pracowników versus związki zawodowe. Proszę Państwa, ja będę mówił o temacie oderwania od akcjonariatu pracowniczego, chociaż ten temat zajmuje się bardziej intensywnie niż radami pracowniczymi, ale nie tu jest główne, że tak powiem, porównanie, zestawienie. Oczywiście akcjonariat pracowniczy to jest najwyższy sposób partycypacji, to jest powiązanie kapitału z pracą. Natomiast przy samych radach pracowniczych istotna jest relacja ze związkami zawodowymi. To jest relacja fundamentalna i o niej trzeba tu powiedzieć. Nie można, proszę Państwa, przeciwstawiać związków zawodowych radą pracowniczym, chociaż tak się robi i w praktyce tak bywa. Wrócę do tych kategorii, o których wspomniałem na początku, ogromnie ważnych, które w Polsce są zupełnie nieznane, o tak zwanych konfliktowych stosunkach przemysłowych i kooperacyjnych stosunkach przemysłowych. Przy konfliktowych stosunkach przemysłowych to są kategorie, które się wywodzą jeszcze z lat 70. i powinny być w Polsce przyswojone, jednak to nie nastąpiło. Przy konfliktowych stosunkach przemysłowych zakłada się, że istnieje pełna przeciwstawność interesów kapitału i pracy i kapitał i praca walczą z sobą. To jest w Polsce konflikt i to jest taki liberalny model ekonomii wewnątrz przedsiębiorstwa. Praca jak gdyby konkuruje z kapitałem, bo konkurencja jest ogólnym tutaj ideałem liberalizmu. Jednakże konkurować powinny przedsiębiorstwa, a nie różne instytucje wewnątrz przedsiębiorstwa, bo to wprowadza dysfunkcjonalność. Czyli to jest model zły. Związki zawodowe, które w tym modelu działają, to są związki konfliktowe, rewindykacyjne. I my taki związek mamy i to trzeba zmienić. Takie związki mamy, no mówię związek, bo chodzi o związek główny, o związek Solidarność. Natomiast przy kooperacyjnych stosunkach przemysłowych widzi się pewien zakres wspólnych interesów między światem pracy i światem kapitału. Jest ogromnie ważne, proszę Państwa, czy jest pewien zakres wspólny, czyli praca powinna z kapitałem współpracować i oczywiście praca powinna pilnować swojego interesu, czyli też powinna się bronić przed kapitałem. I w tych stosunkach kooperacyjnych związki zawodowe przyjmują formułę związków współzarządzających, czyli są rewindykacyjne i współzarządzające. Ta kategoria powinna być w Polsce przyswojona. Proszę Państwa, tuż po roku 90 odbyła się konferencja na temat związków zawodowych w Jabłonnej, koło Lublina. No i tam model związku dyskutowano. Jedynym człowiekiem, który stawiał na związek współzarządzający, to był Maurizio Polverali, przedstawiciel włoskich związków zawodowych. Natomiast reszta związek taki wykluczyła. Był tam głównym delegatem był pan Geremek i całość, że tak powiem, sprowadziła się do wniosku, że związek współzarządzający to jest model CRZZ. W ten sposób ośmieszono tę instytucję, a proszę Państwa, związki współzarządzające prosperują w wielu krajach. W krajach, gdzie istnieje kapitalizm kooperacyjny, wymienię dwa typy takiego kapitalizmu, to jest kapitalizm japoński, kapitalizm niemiecki. Kapitalizm japoński to oczywiście nie sama Japonia, ale wszystkie tygrysy dalekowschodnie. Natomiast kapitalizm niemiecki to też nie same Niemcy, ale Austria, kraje skandynawskie, kraje Beneluxu. A dzisiaj w ten model wchodzą wszystkie kraje europejskie, bo Europa wydała dyrektywę, żeby jednak Rady Pracowników tworzyć. No, dlaczego Rady Pracowników? Proszę Państwa, bo tym elementem związku współzarządzającego, poprzez który on współzarządza, to są Rady Pracowników. Czy Rady Pracowników są ramieniem, są przedłużeniem związku współzarządzającego. Nie może być konfliktu. Jeżeli są konflikty, jeżeli jest układ konfliktowy, to znaczy, że nie rozumiemy idei związku współzarządzającego i nie rozumiemy istoty funkcjonowania poprawnego, funkcjonalnego kapitalizmu. Jak to działa w tych krajach właśnie
stosunków kooperacyjnych. W kapitalizmie japońskim nie ma rad pracowników. Tam właściwie związki zawodowe pełnią rolę samorządu zakładowego. Kooperacja jest tak ścisła, ona jest niesformalizowana, ale jest niesamowicie ścisła. Pojawił się w latach 80. tekst Konosuke Matsushito, przedsiębiorcy japońskiego, który twierdził, że stwierdzał, że ich system różni się totalnie od systemu zachodniego, no, miał na oku głównie kapitalizm amerykański, że wy stawiacie na menedżerów, na zdolnych menedżerów, a my stawiamy na wszystkich. Mówi, inteligencja wszystkich pracowników jest zasadniczą sprawą, zasadniczym elementem, dzięki któremu nasze przedsiębiorstwa wygrywają w konkurencji. Inteligencja wykorzystywana maksymalnie w udogodnieniach, na których menedżerowie się nie znają, w sensie udoskonaleń, oszczędności pracy, organizacji pracy, to, na czym pracownik się rozumie w zakresie swojego obszaru pracy, czego góra nie widzi. To jest prawda niby znana, ale u nas po prostu nie jest znana w Polsce. I tą prawdę trzeba zrozumieć i u nas zastosować. Jeżeli chodzi o kapitalizm niemiecki, to tutaj system jest wysoce sformalizowany. To jest przede wszystkim niemiecki Mitbestimmung. To jest niemiecki Mitbestimmung, na którym się możemy wzorować i no jest to Zachód, jest to gospodarka niemiecka, którą wysoko cenimy, więc doceńmy po prostu ten właśnie niemiecki Mitbestimmung. Amerykanie mają stosunki konfliktowe, natomiast przybili się tak samo ten pracowniczy, który jest no, wyższą formą kooperacji, którą trzeba sprowadzać, z tym, że jest to rozwiązanie sektorowe. Nie wszystkie przedsiębiorstwa mogą być spółkami pracowniczymi, natomiast we wszystkich powinny panować stosunki kooperacyjne, we wszystkich powinny być rady pracownicze. To jest konieczne. Wyszliśmy już z kapitalizmu liberalnego, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą państwa, bo tą politykę od niedawna stosujemy. Rząd premiera Morawieckiego stosuje w bardzo skuteczny sposób. Natomiast, żeby w pełni wyjść z modelu liberalnego, trzeba wprowadzić w pełni kapitalizm kooperacyjny, w którym panują te stosunki kooperacyjne w przemyśle, czyli związki współzarządzające uzupełnione radami pracowniczymi. Proszę Państwa, ja może teraz tak krótko postawię diagnozę, skąd się wzięły takie chore stosunki i takie nierozumienie tematu u nas właśnie. Mam doświadczenie duże i długie, bo zająłem się tematem tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, pracowałem w ścisłym podziemiu. Pracowałem jako doradca Władysława Frasyniuka. Od razu powiem, nasze drogi się zupełnie rozeszły teraz. I po rozwiązaniu Solidarności w październiku 1982 rząd odwiesił samorządy pracownicze, które powstały jeszcze w czasach działania legalnej Solidarności. Troszkę się przesunę, mam słońce prosto w oczy. Już lepiej. Dobrze, tak, dziękuję bardzo za uwagę. Proszę Państwa, natomiast samorządy pracownicze zostały odwieszone, więc sprawą zasadniczą było wchodzenie ludzi Solidarności do rad pracowniczych, bo wtedy mogliby działać w szerokim zakresie i w sposób bardzo konstruktywny, nie tylko na zasadzie zadań na ulicach, ale po prostu działań konstruktywnych i szkoliliby się do przyszłych zadań już w wolnej Polsce. I proszę Państwa, z tym się nie można było przebić, z tym tematem. Jeszcze wcześniej, jak rady pracownicze powstawały, to już traktowano jako coś konkurencyjnego do związku zawodowego i pojawiały się takie opinie, że być może związek zawodowy będzie strajkował przeciwko radom pracowniczym, bo on broni pracowników, a rady pracownicze rządu. No kompletne nonsensy. Tak to od samego początku widziano i też trudno było nakłonić do wchodzenia w rady pracownicze. W roku 1984 byłem współautorem, właśnie głównym autorem programu podpisanego przez Władysława Frasyniuka, gdzie stawiałem na dyrektywę związku, żeby dał nakaz wchodzenia do rad pracowniczych. Do rad pracowniczych wchodziliby wtedy związkowcy jako zwykli pracownicy, a nie jako związkowcy, bo związku oficjalnie nie było. I proszę Państwa, i to zostało zmienione, nakaz na zalecenie, jak chcecie, to sobie wchodźcie, czyli zupełnie po prostu sprawa upadła. Proszę Państwa, ja po latach zrozumiałem źródło tej sytuacji i może powiem, jest to temat drażliwy, ale o tym muszę powiedzieć, jako że no jestem dobrze zorientowany w tym temacie i no okazuje się, w latach 90. ukazał się tekst przedrukowany przez Kulturę Paryską. To był telegram
ambasadora niemieckiego NRD do swojej centrali, relacjonujący rozmowę pana Geremka z panem Cioskiem. I Geremek się okazało, tuż przed stanem wojennym proponował wprowadzenie stanu wojennego. To jest zdumiające, ale tak było. Proszę Państwa, o co chodziło? Na pierwszym zjeździe Solidarności doszło do konfliktu między tak zwanymi kornikami i prawdziwkami. Nie wiem, czy Państwo rozumiecie te ksywy, te terminy. Są zrozumiałe? Kornik to działacz KOR-u, czyli grupa pana Miechnika, a prawdziwek to prawdziwy Polak katolik, czyli no, większość po prostu Polaków. Taki konflikt powstał i w związku z tym pan Geremek coś takiego proponował wtedy Cioskowi, bo z nim rozmawiał, że Solidarność trzeba po prostu no, zniszczyć, odbudować inny już formule, bez Matki Boskiej w klapie i bez ambicji politycznych. To jest fakt, proszę Państwa. Takie coś się pojawiło. To został znaleziony ten dokument w archiwum Gałka. No jak mówię, paryska kultura go przedrukowała. Czy to jest zasadniczy problem tego tutaj, tego konfliktu między też ideą rad pracowniczych. O co chodzi? W podziemiu ta strona, tak zwani kornicy, nie chcieli dopuścić, by Solidarność znowu odzyskała ruch, była ruchem masowym. To była konieczność, żeby trwać do okrągłego stołu jako tylko pewna frakcja, która dogaduje się z byłymi komunistami poza resztą Polaków, tych tak zwanych prawdziwków. Czyli nie można było dopuścić w podziemiu do ruchu masowego, a wchodzenie do samorządów taki ruch by zbudowało, bo samorządy były powszechne, były w każdym zakładzie pracy. Proszę Państwa, tu jest po prostu geneza tego, najgłębsza geneza tej sytuacji, którą mamy do dzisiaj. Na to się nakładałem inne tutaj modele, no to, że został przedstawiony ten model liberalno-amerykański, którym się zafascynowaliśmy, a tam są związki konfliktowe, rewindykacyjne i taką solidarność sobie stworzyliśmy. Jeszcze napomknę, że tuż po wyjściu z podziemia, bo w tym czasie cały czas się ukrywałem i po okrągłym stole przestałem się ukrywać. Działałem wtedy już jawnie i z samorządami pracowniczymi wrocławskimi i zarządem regionu. I zrobiliśmy akcję bardzo skuteczną w oparciu o model Mitbestimmungu, o którym nikt nie słyszał. Mieliśmy rady pracownicze, a o Mitbestimmungu po prostu nie wiedziano. Jak rozmawiałem z doradcą jednym od samorządów, to mówi, to mówisz chyba o radach pracowniczych, mówisz o Jugosławii. Nie, mówię o zachodniej Niemczech. Tam są rady zakładowe. No więc ten model niemiecki był nie do odrzucenia i zaczęliśmy odwoływać tak zwane rady dyrektorskie, których była większość, a autentycznych rad pracowniczych było tylko 15 mniej więcej procent wybranych przez załogę. Reszta to były rady dyrektorskie. Zaczęliśmy te rady odwoływać i zostały być wybrane rady rzeczywiste, do których wchodzili związkowcy. Wcześniej uważano, że związek nie może wchodzić, bo to był konflikt interesów. A w Niemczech związkowcy po prostu są w radach pracowniczych. Tu się odwołam do anegdoty, troszkę długo mówię, ale to jest bardzo ważny i pouczający przykład. Andrzej Piszczel, który był szefem forum wrocławskiego, wrocławskich samorządów, pojechał, został posłem i wybrał się z delegacją parlamentarzystów do Niemiec. Zwiedzali zakłady Thyssena i Piszczel, który świetnie znał temat, pyta się tak, z głupia frant, a macie tu rady pracowników? Mówi, oczywiście, że mamy. No i wszyscy nasi posłowie nie przysiedli po prostu z wrażenia, no jak to, kapitalizm, a tu rady pracowników. No i możemy tu zrobić spotkanie. Spotkali się z radą pracowników i Piszczel dalej pyta, a nie macie konfliktu ze związkami, związkiem zawodowym? A oni takie oczy, przecież my jesteśmy związkowcami, proszę Państwa. Tam związkowcy są wybierani do rad pracowniczych i te rady pracownicze są ramieniem związku zawodowego, realizującego funkcję współzarządzania. No tak to jest. I my do dzisiaj tego u nas nie wiemy. Czyli musimy to sobie w Polsce jednak zaprowadzić. To jest sprawa oczywista, zrozumieć ten system i ten system realizować. No dobra, ja jeszcze... to jak to zaprowadzić, to w drugiej części naszej rozmowy będziemy pytać. A teraz chciałem jeszcze pana profesora Wratnego poprosić o taką syntezę tej części naszej rozmowy. Cały czas rozmawiamy o tym napięciu pomiędzy radami pracowników i związkami zawodowymi, dwoma sposobami partycypacji pracowniczej i upodmiotowienia pracownika. Patrzymy na to z różnych stron. Panowie, każdy z nieco innej perspektywy to zarysował. Chciałem poprosić o pana syntezę.
ich związki zawodowe versus rady pracowników. Ja związków zawodowych nie zaliczam do partycypacji. To jest inny paradygmat działania. Spójrzmy może krótko na historię tak zwanych zbiorowych stosunków pracy czy zbiorowego prawa pracy. I tam wyróżniamy ideę związkową powoływania związków zawodowych. To jest przełom XVIII-XIX wieku. Celem tworzenia tamtych związków zawodowych ówcześnie była walka z nieludzkim wyzyskiem klasy robotniczej w owym czasie. I to jest jak gdyby pierwszy bieg wrzucony do zbiorowego prawa pracy. I później powstała druga idea partycypacji pracowniczej, której ojczyzną są Niemcy. Pomijam pewne antecedencje związane z Wiosną Ludów, bo tam były pewne próby też tworzenia komitetów fabrycznych. A więc Niemcy w Republice Weimarskiej powołano Radę Zakładową, Betriebsrat, która opierała się na innej ideologii niż związki zawodowe. A więc można powiedzieć 100 lat później. Takie dwie idee się przebijały i obecnie one tworzą pewien kompleks, pewną całość zbiorowych stosunków pracy. Czym różni się najogólniej biorąc paradygmat działania związków zawodowych i tak zwanych ciał wybieranych przez załogę w rodzaju naszej właśnie Rady Pracowników czy niemieckiej Rady Zakładowej? Otóż takimi niezbywalnymi atrybutami związków zawodowych to jest zawieranie układów zbiorowych pracy i posługiwanie się metodą sporu zbiorowego włącznie ze strajkiem. A więc związek zawodowy poprzez te dwa rozwiązania, układ zbiorowy pracy, spór zbiorowy włącznie z prawem do strajku, pragnie zagwarantować jak największy udział załogi w dochodzie przedsiębiorstwa. A więc to jest, że tak powiem, spór o wynagrodzenia. Wynagrodzenia pracowników są w centrum działania związków zawodowych. Zupełnie inaczej wygląda paradygmat działania tych ciał wybieranych w rodzaju rad pracowników czy rad zakładowych. Tam nie chodzi o doraźny udział w dochodzie przedsiębiorstwa, ale takimi wartościami, zresztą to mój przedmówca o tym wspomniał, to jest dostęp do wiedzy i władzy w przedsiębiorstwie. Ten dostęp do wiedzy i władzy w przedsiębiorstwie pracowników realizowany jest poprzez dwie zasadnicze metody działania tych ciał partycypacyjnych. To jest informacja i konsultacja. A więc taka Rada Pracowników, czy Rada Zakładowa, czy Komitet Przedsiębiorstwa we Francji ma uzyskiwać informacje, ale nie tylko te informacje, które uzyskuje związek zawodowy. On również ma prawo do informacji, ale to ciało w rodzaju Rady Zakładowej ma uzyskiwać informacje dotyczące spraw ściśle ekonomicznych również, a więc planów rozwoju przedsiębiorstwa, takich zagadnień jak zmiana profilu produkcji, zmiana lokalizacji przedsiębiorstwa, zaprzestanie działalności. Oczywiście na tym wszystkim jest też położona pieczęć informacji poufnych, których pracodawca nie musi udzielać. I ten dostęp do informacji w szerszym zakresie, niech mają to związki zawodowe, jest cennym dobrem pracowników. W sensie całej załogi, ale także poszczególnych osób tworzących załogę, dla których te informacje mają sens kluczowy dla ich przyszłości, karier i tym podobnie. No i do tego się pojawia konsultacja, to znaczy te
działania pracodawcy w różnych dziedzinach. Akurat tej stricte ekonomicznej udział Rady Zakładowej czy Rady Pracowników będzie stosunkowo skromniejszy, ale również istnieje. A konsultacja dzieli się na konsultację słabą, polegającą na tym, że pracodawca ma obowiązek tylko wysłuchać rady, albo na informację mocną, polegającą na tym, że pracodawca zawiera z radą porozumienie. Wracając do istoty różnicy między związkiem zawodowym a radą, jest taka, że związek zawodowy, tak jak tu już powiedział mój przedmówca, no, ma wpisany konflikt. To oczywiście są różne odcienie związków zawodowych, ale ten konflikt istnieje między pracodawcą a związkiem zawodowym na tle wynagrodzenia pracowników. Pracownicy chcą jak najwięcej, pracodawca ścina te żądania pracowników. Do tego służy właśnie układ zbiorowy pracy. Natomiast rada, będąca ciałem wybieranym przez ogół pracowników, a nie tylko partykularną reprezentacją, jaką jest związek zawodowy, rada działa w sposób niekonfliktowy. We wszystkich dokumentach Unia Europejska kładzie ogromny nacisk właśnie na rozwój partycypacji tak zwanej przedstawicielskiej i te rady w różnych wariantach mają działać in spirit of cooperation. To się stale powstało, taki refren się powtarza w różnych dokumentach Unii Europejskiej, włącznie z tą najważniejszą dla nas dyrektywą 2002/14 o ramowych zasadach informacji i konsultacji, która jest podstawą tworzenia właśnie rad pracowników u nas. One mają działać in spirit of cooperation. Przenosząc to na jeszcze wyższy szczebel abstrakcji, powiemy, że to jest ta działalność tych ciał wybieranych jest przejawem demokracji uczestniczącej, participatory democracy. A chodzi o to, przenosząc się jeszcze na wyższy poziom, nawiązujemy do takich praw człowieka jak godność. To się powtarza w szeregu dokumentach, ma tam liczne także koniunkcje z katolicką nauką społeczną, a więc partycypacja pracownicza w różnych formach, nie tylko tych przedstawicielskich, stanowi przejaw realizacji godności pracownika, bo pracownik w zakładzie pracy powinien być współgospodarzem i korzystać z właśnie mieć charakter, być podmiotem, a nie przedmiotem, tak jak to jest w stosunku pracy, jak go określamy, że to jest wykonywanie pracy najemnej, podporządkowanej. Nie. No to, wprawdzie to podporządkowanie zostaje, ale jego, że tak powiem, jakieś negatywne ostrze zostaje wstąpione poprzez to, że jednocześnie ten sam pracownik uczestniczy w różnych formach partycypacji i to podporządkowanie w stosunkach pracy tutaj ulega w ten sposób neutralizacji i mówimy, że to stanowi przejaw demokracji uczestniczącej, która jest jakąś odnogą demokracji uczestniczącej w ogóle w społeczeństwie. Dziękuję. No dobrze, to już wiemy, przynajmniej mamy jakieś kierunki do rozważań o tym, czym się różnią i dlaczego akurat Rady Pracowników, a nie związki, albo Rady Pracowników i związki, gdzie się uzupełniają, jak na siebie wzajemnie wpływają. To teraz w drugiej części naszej rozmowy, ta, która poprzedzi Państwa pytania, chciałem, żeby każdy z Panów zmierzył się z pytaniem, jak w praktyce wzmocnić Rady Pracowników.
Myślałem, żeby, jeśli pan profesor nie miałby nic przeciwko temu, żeby skorzystać z takiej zasady, żeby od pana zacząć i wrócić tutaj w moją stronę. I mam bardzo konkretne pytanie a propos tego, co pan powiedział. Zwracał pan uwagę na ten kooperacyjny model, który jest wpisany w samą istotę rad pracowników. Ale co zrobić w sytuacji, jeśli mamy taki rynek pracy, na którym pracodawca tak długo, że on jest co do zasady zawsze stroną dominującą, zwłaszcza w kapitalizmie, a jeszcze na tak liberalnym rynku jak polski, dla wielu pracodawców ta dominacja była wręcz czymś zupełnie naturalnym, czymś niepodlegającym w żaden sposób dyskusji. I co zrobić w sytuacji, w której taka Rada Pracowników chce nawet działać w duchu kooperacji, ale natrafia w praktyce na brak ochoty ze strony pracodawcy, którzy innymi słowy każdą próbę rzeczywistego wpływania na losy firmy traktuje już jako konfrontację i dla niego najlepsza kooperacja to jest taka, żeby nic nie mówić i się nie wtrącać do tego całego interesu. Więc jak w praktyce uchronić Rady Pracowników przed tym, że nawet jak one są pełne dobrych chęci i chcą działać w duchu kooperacyjnym, żeby po prostu nie były listkiem figowym, takim miejscem, gdzie nic się nie dzieje, a jeśli coś się dzieje, to już właśnie jest konflikt, który niszczy samą ideę bycia Radą Pracowników. To można mówić o różnych kierunkach działania. Na pewno takim kierunkiem będzie uświadomienie pracodawców, jak ma się dokonać, to jest sprawa odrębna, że oni również mogą odnosić korzyść z partycypacji. Na czym polega ta korzyść pracodawców? Potencjalna korzyść, której oni nie dostrzegają. Mianowicie partycypacja w ogóle w różnych formach. Jest także partycypacja bezpośrednia, polegająca na umożliwieniu pracownikom na niższych szczeblach przyznawania im większych kompetencji. A więc stosunki pracy w przedsiębiorstwie, w którym działa partycypacja, bo powiedzmy Rada Pracowników istnieje i chce działać, stają się bardziej transparentne. To znaczy poprawia się stan komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Rada Pracowników przekazuje pewne sugestie, konsultuje pewne decyzje. Pracodawca udziela informacji, zawiera się porozumienie. I to znakomicie wpływa, powinno wpływać, prawda, bo to jest taki model idealny na komunikację wewnątrz przedsiębiorstwa. Ekonomiści mówią, że zmniejszają się wówczas koszty transakcyjne w przedsiębiorstwie. To znaczy pracodawca w mniejszym stopniu wymusza pewne zachowania, a w większym stopniu te zachowania pracowników, bo rozumiem, że Rada Pracowników z kolei przekazuje uzyskane informacje i wyniki konsultacji do załogi, więc te koszty transakcyjne związane z funkcjonowaniem, mówi się o tak zwanych kontraktach psychologicznych w przedsiębiorstwie, czyli poprawia się komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa. To jest pierwsza korzyść, jaką odnoszą obie strony, ale też pracodawca ma tę korzyść. Inna korzyść polega na tym, że Rada Pracowników może coś zaproponować konstruktywnego pracodawcy, czyli działa jako pewne. Działają oni jako także pewni eksperci, którzy mogą coś doradzić. Tu nie chodzi o to właśnie, żeby konfrontować się, tylko coś doradzić pracodawcy. Poza tym można mówić o tym, że pracownicy poinformowani pracują lepiej niż pracownicy niepoinformowani. A więc
wielkim cennym dobrem dla pracodawcy jest zaangażowanie pracowników. Według badań amerykańskich w tych przedsiębiorstwach, w których występuje partycypacja, wydajność, efektywność przedsiębiorstwa wzrasta o 40%. Takie badania były prowadzone w Stanach, które ja cytuję tutaj w swojej monografii. Więc są to wielostronne korzyści, jakie odnosi pracodawca z tego, że stosunki między nim a załogą układają się w sposób kooperacyjny. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Państwo to zanotowali, że jak będą problemy z przekonaniem pracodawcy do tego, że warto się porozumieć z radą pracowników. Właśnie, może nie do końca odpowiedziałem, bo to jest... Nie, to wtedy Państwo po prostu biorą Pana profesora i on wytłumaczy temu opornemu pracodawcy, dlaczego jemu jest w jego najlepszym interesie, żeby się z radą pracowników porozumieć. A druga sprawa, tylko może zasygnalizuję, no trzeba poprawić tę ustawę o radach pracowników. W taki sposób, żeby to pracownicy mieli więcej do powiedzenia przy tworzeniu rady niż pracodawca, który właściwie zgodnie z przepisami ustawy, to on jest tym, który przeprowadza całą tę biurokratyczną procedurę tworzenia rady. Dobra, czyli poprawiamy ustawę i przekonujemy, że się opłaca. Teraz chciałem, żebyśmy parę chwil porozmawiali o, wrócili do tematu akcjonariatu, bo obaj panowie zaczęliście o tym mówić, chcieliście o tym mówić. Akcjonariat pracowniczy jako specyficzna taka, można powiedzieć, najwyższa forma partycypacji pracowniczej, przełamanie napięcia między pracą i kapitałem. Ja obserwuję z uwagą firmy, które próbowały działać w tej logice i niestety coraz częściej natrafiam na taką oto prawidłowość, że nawet w tych firmach, gdzie na przykład w spółdzielniach pracy, gdzie istniało to, gdzie to zostało przełamane i gdzie pracownicy byli właścicielami tej firmy, zazwyczaj to pomogło im przejść suchą nogą najtrudniejszy czas transformacji czy czas jakiegoś takiego napięcia wynikającego z trudnej sytuacji ekonomicznej na rynku. Potem te firmy dzięki temu przetrwały, osiągnęły nawet jakąś tam dobrą pozycję na rynku, po czym kiedy to pokolenie, w pierwszym ruchu one się zamykały, to znaczy było tak, że ten akcjonariat nie był poszerzany, to znaczy to było przedsięwzięcie, które łączyło pewne pokolenie, które w tym trudnym okresie umówiło się, my teraz tutaj będziemy tymi udziałowcami, to nam pomoże, ale już kolejni pracownicy, którzy przychodzili do firmy, oni byli traktowani jako pracownicy, ich co bardzo rzadko dopuszczano, tam też miało to związek z różnicami pokoleniowymi, z ukształtowaniem się pewnych hierarchii w ramach takiego zakładu pracy. A w kolejnym kroku, kiedy to pokolenie zaczynało się zbliżać do emerytury, no to oni zaczynali kombinować, no tak, no i my teraz odejdziemy na emeryturę, no i co, już nie będziemy tutaj akcjonariuszami tej firmy? To po co nam takie przedsięwzięcie? I następowało wtedy przekształcenie takiego przedsięwzięcia w spółkę, na przykład ZOO. No krótko mówiąc, potem taka firma już jakby odchodziła od logiki akcjonariatu pracowniczego i stawała się normalną, kapitalistyczną firmą, w której są jacyś właściciele i są jacyś pracownicy i znowu jakby zaczynaliśmy od przełamania tego napięcia, po czym to napięcie, wracaliśmy do punktu wyjścia po tym domknięciu się cyklu pokoleniowego. Ja mam do panów pytanie, czy to jest problem i co zrobić z takim problemem w praktyce, bo mam wrażenie, że znam kilka naprawdę przykładów takich konkretnych, gdzie to się wydarzyło i mam wrażenie, że to jest bardzo duże zagrożenie dla tego modelu. Pozwoli pan, że ja coś powiem na ten temat. Przede wszystkim powinniśmy uporządkować znaczenie pojęć. Pan powiedział o spółdzielniach pracy. Spółdzielnie pracy nie są spółkami. To jest zupełnie inna forma. Że no nie są, ale potem stają się spółkami, są przekształcane w spółki. Ja wiem, ale na początku nie są i dlatego sposób działania, mentalność i tak dalej ludzi funkcjonujących w spółdzielniach jest inna niż w spółkach pracowniczych. To są zupełnie dwie zupełnie inne rzeczy. Zupełnie do mnie powiedział, że są zupełnie różne. No są, są różne, dlatego że to już jest dyskusja teoretyczna, więc może pominę to w tej chwili. W każdym bądź razie sprawa jest bardzo prosta. Po prostu nie mamy w Polsce ustawy
o akcjonariacie, o spółkach o tworzeniu i funkcjonowaniu akcjonariatu pracowniczego. I to jest główny problem, i który działa od samego początku. Czy w takiej ustawie dałoby się zapobiec temu scenariuszowi, o którym ja mówię? No, oczywiście, to jest te sytuacje, o których pan mówi, to są przerabiane od 40 lat w krajach, które już ten akcjonariat pracowniczy praktykują od tego czasu, i te kwestie są zupełnie rozwiązane, dlatego wydaje mi się, że... Jakby to można przezwyciężyć? Mnie to bardzo interesuje. Jak to można przezwyciężyć? Jak to miałoby wyglądać, takie rozwiązanie? Proszę pana, są... No to musiałbym już wejść w wykład prawniczy tutaj. Nie, to tak w pigułce. W pigułce. Statut firmy z udziałem akcjonariatu pracowniczego przewiduje przede wszystkim, że następuje regeneracja pokoleń pracowników w danej spółce. Jest to zagwarantowane przepisami, i to nie jest tak, że jedni właśnie już się tutaj, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, załapali na to, a już reszta nie. Więc tam, ja już nie chcę technicznie o tym mówić, w każdym razie coś takiego jest, nie występuje, prawda? No bo statut tego wyklucza taką możliwość. Dwa, wyklucza też taką możliwość, żeby następowała generacja własności w rękach, powiedzmy, górnych 5%. Ona musi być, to są tak zwane, no ale to znowu wchodzimy w technologię tego wszystkiego. W każdym razie ustawa o akcjonariacie pracowniczym i później statuty robione na jej podstawie wykluczają taką możliwość i ograniczają możliwość generacji czy tam kumulacji tego, koncentracji tego kapitału. Więc jest cały szereg przepisów wynikających z ustawy, które są następnie stosowane, muszą być stosowane w statutach tych spółek, które wykluczają te wszystkie niebezpieczeństwa, o których pan mówił. Przecież mieliśmy w Polsce, jeżeli mówimy o tych spółkach pracowniczych, gdzie nastąpiła erozja, prawda? Pracownicy pozbyli się swoich udziałów, kupiło 3 menadżerów, teraz są miliarderami, prawda? I bardzo dużo, ja sam prowadziłem taki browar duży, gdzie właśnie taka sytuacja, ale to jakby w tym momencie nie jest istotne. Mnie się wydaje, że istotną rzeczą jest, żeby zrozumieć, żeby te wszystkie nieporozumienia na ten temat, żeby ich uniknąć, przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Oprócz tego, że trzeba mieć ustawę odpowiednią, która to reguluje, no to jest oczywiście podstawa, ale trzeba zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że nasza dyskusja tutaj, biorąc pod uwagę kierunki ewolucji systemu wolnorynkowego, bo jednak działamy w systemie wolnorynkowym, ma charakter anachroniczny. Dlatego, ale zrozumiały, z punktu widzenia ustroju gospodarczego Polski, poziomu technologii i poziomu, że tak powiem, przedsiębiorstw, mentalności zarządów i tak dalej, ona ma sens oczywiście. Dlatego, że Polska jest mniej więcej cofnięta 30-40 lat do tyłu w tych kwestiach, które gdzieś indziej, w innych krajach, tych bardziej zaawansowanych, są już rozwiązane albo są w trakcie bycia rozwiązywanymi. Trzeba pamiętać, że kwestie w tej chwili typu czy Rada Pracownicza, czy Związki Zawodowe w przedsiębiorstwach generacji 3.0 czy nawet 4.0 zaczynały mieć charakter drugorzędny. Tam inne problemy występują. Nie ma ani jednego, ani tego nie ma. Słucham? W tych 3.0 to nie ma ani tego, ani tego. Tak związki zawodowe dalej funkcjonują. Rady pracownicze, no ma pan Mietbestimmung, ale Niemcy powoli się z tego wycofują też. Nie wiem, czy ktokolwiek wie na ten temat, ale po cichu się wycofują. Wycofują. Wygaszają, może tak nazwijmy to. Ponieważ... Ja czasem myślę, że to my jesteśmy 30 lat do przodu, tylko w tym sensie, że Niemcy za 30 lat będą wyglądać tak jak Polska lat 90. w swoim liberalizmie, że to w tym kierunku idzie. No nie zgadzam się z panem. Uważam, że Niemcy mają jednak fachowców od... Miejmy nadzieję, że mają. Od ustroju... Ale teraz częściej o nich martwię, jak na nich martwię. Mi się wydaje, że mają dobrych fachowców od ustroju gospodarczego. I dużo oczywiście kopiują od Amerykanów, którzy jakby są pionierami w tych wszystkich sprawach, ale wydaje mi się, że idą w dobrym kierunku. I
I musimy sobie zdać sprawę, w jakiej fazie rozwoju generacji technologicznej i ustroju gospodarczego jesteśmy. W naszej fazie, w takiej jak jesteśmy w tej chwili, tego rodzaju dyskusje absolutnie mają znaczenie i są ważne. Ja nie będę brał w nich udział, ponieważ nie chcę panom odbierać, dużo bardziej znacie się ode mnie na relacjach między radami pracowniczymi i związkami zawodowymi, więc nie chcę udawać mądrale i tracić waszego czasu się tutaj wypowiadając na ten temat. Natomiast co chcę powiedzieć, żebyśmy mieli tą świadomość, że w tej chwili ustroje gospodarcze i w ogóle gospodarki napędzane tą rewolucją technologiczną idą gwałtownie do przodu. W związku z tym relacje w ramach przedsiębiorstw między zatrudnionymi, właścicielami, dyfuzji własności i tak dalej zaczynają wyglądać inaczej. One nie są statyczne. My mówimy o pewnym statycznym modelu, który się ciągle zmienia i musimy te zmiany uwzględniać. Jeżeli nie będziemy uwzględniać tych zmian, zostaniemy w ramach status quo i już nam tak, prawda, tak jak było troszeczkę w naszej historii, kiedy zajęło nam 70 lat, zanim nastąpiło uwłaszczenie chłopa pańszczyźnianego i możliwość rozwoju rewolucji przemysłowej w Polsce. No i ten cywilizacyjna, że tak powiem, przepaść, że tak powiem, jest oczywiście nie w takim zakresie, ale jesteśmy ofiarami tego, co się wydarzyło w XIX wieku, że dopiero w 1865 roku zostało umożliwione poprzez uwłaszczenie rozwój tak zwanego systemu kapitalistycznego, rewolucji przemysłowej i tak dalej. Obawiam się, że jesteśmy w tej chwili w podobnej sytuacji. Jesteśmy mocno do tyłu, jeśli chodzi o te sprawy. Słowo jeszcze na ten temat chciałby pan dodać? Może. Proszę państwa, kwestia przekonania właściciela do rad pracowniczych, pracowników, wydaje mi się niewielka, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa zagraniczne, bo one dobrze wiedzą, jak to u nich tam jest i tam są rady pracowników, więc znają temat i nie jest to dla nich abstrakcja, tym bardziej jakaś groźna abstrakcja. Natomiast przekonanie naszych przedsiębiorców będzie sprawą trudną, ponieważ no, mają wpojone ten dziki kapitalizm, po prostu zasady dzikiego kapitalizmu, które były propagowane jeszcze na początku lat 90. Czyli tu jest duży problem. Proszę państwa, generalnie problemem jest to, że rady pracownicze, rady pracowników, jeszcze ciągle siedzę w tym paradygmacie nazwy poprzedniej, rady pracowników nie mogą w samopas działać tutaj w kontrze do pracodawcy. Muszą mieć zaplecze związkowe i to związków poza zakładem pracy. To musi być po prostu zrealizowane i bez tego rady pracowników nie ruszą do przodu. Mówię to dla wszystkich, po prostu znacie, jakie są problemy na miejscu. Bez takiego poparcia nic nie będzie. Nawet jeżeli rady pracowników staną zorganizowane w przedsiębiorstwie, a Związek Zawodowy Główny, Solidarność uzna ich za konkurencję, proszę państwa, koniec. To umrze, to się nie może rozwinąć. Musi być pełny tutaj współpraca z Związkiem Zawodowym, który zmieni swoją formułę na związek współzarządzający i to trzeba po prostu zrobić naszym Związkiem Solidarność. Jak to zrobić? Jest to trudne. W tej chwili szedł nacisk ze strony Instytutu INSPRO w kierunku rządowych czynników i słusznie, żeby tutaj te prawodawstwo poprawiano i no, promowano Rady Pracowników, ale wydaje mi się, że trzeba wykorzystać przełożenie rządu na Związek Zawodowy Solidarność. Oddolnie go trudno ruszyć i ja dobrze to wiem, bo działałem w tych strukturach długo. Związkowcy w tej chwili czują się dobrze, no, mają swoje stanowiska i to, co robią, jest dla nich wygodne. Współdziałanie, współzarządzanie jest trudniejsze. No, trzeba się lepiej przyłożyć, po prostu więcej wiedzieć na temat ekonomii, żeby to realizować. Nie każdemu to się chce, ale to musi być zrobione. Jeżeli Solidarność wyjdzie w formułę związku współzarządzającego, odzyska swoją liczebność. Miał jakieś 10 milionów, w tej chwili ma około miliona. Działa głównie w przedsiębiorstwach państwowych, bo tam im wolno działać, a w pozostałych nie działa. W ten sposób, napędzając rady pracowników, może wejść z powrotem w pełen zakres, po prostu w pełen ten spektrum naszej gospodarki, a może to robić zdalnie, promując rady pracowników i tworząc w swoich tutaj regionalnych strukturach takie regionalne centra, takie małe INSPRO, czy te centra właśnie wspomagania rad pracowników. Tak jak wy tu robicie, to powinno być przy każdym zarządzie regionu, bo oni jeszcze nie znają tematu i takie centrum by ich to nauczyło na miejscu, związkowców, czy ma być związek, a jednocześnie tą politykę by realizowało w stosunku na zewnątrz związku. I proszę państwa,
taki działacz związkowy, on nie musiał być członkiem związku, bo to jest groźne w dzisiejszych korporacjach. Natomiast mógłby współpracować nieformalnie i po prostu inspirować zakładanie rad pracowników na miejscu i im pomagać. Mogło być kilka takich osób, które by ściśle współpracowały z Solidarnością, z tymi zarządami regionalnymi. To by ruszyło sprawę. W przyszłości moglibyśmy oni stawać też członkami Solidarności, to już nie byłoby z tym problemu. Proszę Państwa, to jest sposób na uruchomienie naszej gospodarki, na zrobienie z naszego kapitalizmu, kapitalizmu kooperacyjnego, gdzie czynnik ludzki ma ogromny wpływ na działanie przedsiębiorstwa, inteligencja wszystkich pracowników, jak to Japończycy mówią. To nie tylko jest kwestia, że pracownik ma się wyżywać, bo on też chce władzy, tak to traktują przeciwnicy, tylko naprawdę pracownicy mają ogromny potencjał innowacyjności w takich różnych drobnych sprawach, których góra nie widzi. I to mogą realizować, co zostało już po prostu stwierdzone u Japończyków bez akcjonariatu, a u Amerykanów w akcjonariacie. Bo Amerykanie są indywidualistami, oni nie chcą wchodzić w współzarządzanie, oni dopiero uruchamiają swój potencjał, jak są właścicielami. I my podobnie też mamy taki charakter, z tym, że jak mówię, oddzielmy to akcjonariatu. Nie mieszajmy tych spraw. Akcjonariat oczywiście powinien być w pewnym sektorze, bo nie może obejmować, no, że tak powiem, na jakimś poziomie własności może być wszędzie, ale spółki pracownicze to tylko może być rozwiązanie sektorowe, to nie może obejmować całego przemysłu. Natomiast rady pracowników powinny być wszędzie. Powinny być wszędzie i powinny opierać się, korzystać ze wsparcia związkowego, głównego związku naszego kraju Solidarności. To powinno działać. Przepraszam, jako trochę tutaj adwokat diabła i w ogóle się nie pasuje z moimi wypowiedziami do generalnego nastroju, ale zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Pan premier w swoim exposé nic nie powiedział na temat rad pracowniczych ani związków zawodowych. Nie wypowiadał się na ten temat. Natomiast powiedział, że będzie popierany akcjonariat pracowniczy. Wydaje mi się, że warto by się nad tym zastanowić i popatrzeć na to z tego punktu widzenia, żeby właśnie wykorzystać potencjał rad pracowniczych i jakby zmierzać w tym kierunku. I rady pracownicze są jak najbardziej do tego predestynowane. Chciałbym zwrócić uwagę, że w latach 90., kiedy były tworzone spółki akcjonariatu pracowniczego, powstawały przede wszystkim w tych przedsiębiorstwach, gdzie ja wiem, że to jest coś innego, gdzie samorządy pracownicze były silne, że pracownicy mieli poczucie, że to jest ich przedsiębiorstwo, że mają coś tam do powiedzenia i tak dalej. I w tych przedsiębiorstwach głównie powstały te 2000 czy tam ileś tych spółek pracowniczych. To, że później zostały wyprzedane, to jest zupełnie inny temat. To jest brak rozwiązań ustrojowych, które by to wspomagały, ale to jest zupełnie inny temat. No to Piotr Ciąpa i podsumowanie, taka synteza tej części i odpowiedź na pytanie jak. To za chwilę, żeby nie było taki ad vocem do ad vocem, tylko Piotr. Ja chciałem się odnieść do uwarunkowań politycznych w obecnej sytuacji, bo tak, oczywiście co trzeba zrobić? Zmienić ustawę, no ale tu muszą być stworzone warunki polityczne i z tym jest bardzo cienko. Dlatego, że pan profesor Wratny zwrócił uwagę i to jest bardzo kapitalna uwaga, że tak naprawdę w sprawie rad pracowników to mogłyby się pogodzić dwa bieguny ideowe w tym momencie, a nie, niekoniecznie polityczne. Dlatego, że katolicka nauka społeczna mówi o godności człowieka i z tego można wyprowadzać dowartościowanie pewnej pracownika, obywatelskość w miejscu pracy. Bo tam też jesteśmy obywatelami, co bardzo często jest przez liberałów zapominane. A z przeciwnej strony, mówię teraz o lewicy, tej bardziej partii Razem, tak, bo to jest ta ideowa część lewicy, ja ją tak to widzę, kwestia emancypacji człowieka, ale też i w miejscu pracy, czyli pracownika. I tutaj te dwa bieguny naprawdę mogłyby się zgodzić w sprawie rad pracowników i teoretycznie zarówno prawica, jak i lewica mogłyby mówić tu wspólnym językiem, tak, albo się przynajmniej dogadać. Ale niestety jest techniczny problem, który jest naprawdę gigantyczny, jakim jest to, że Związek Zawodowy Solidarność jest poważnym zapleczem politycznym dla Prawa i Sprawiedliwości, a OPZZ dla Lewicy.
A obydwie centrale związkowe są przeciwnikami, nie mówię, że organizacje parterowe w zakładach pracy, bo my mamy tu doświadczenia bardzo różne i zresztą większość pozytywnych. Tak? Działacze związkowi widzą, jak Rada Pracowników może ich wesprzeć, jak może być też dobrym narzędziem dla nich nawet. Nawet gdyby traktowały instrumentalnie Rady Pracowników, do czego nie zachęcam, ale nawet, to oni to widzą. Natomiast może właśnie dochodzi do takiej sytuacji, że centrale związkowe są przeciw i obydwie siły, zarówno lewica, jak i prawica, są zakładnikami dużych central związkowych. I to jest po prostu naprawdę taki problem, bo ja nie wiem, jak to dzisiaj rozwiązać. Tak? Być może to, co właśnie pan Krzysztof Ludwiniak powiedział, że jeżeli politycy zobaczą, że dla akcjonariatu pracowniczego najlepszym wehikułem, bo trzeba przekonać pracowników, najlepszym do tego nie są rozdrobnione związki zawodowe na grupy zawodowe. Bo tutaj ja mam nawet i taką wiedzę z doświadczenia, że nawet Solidarność, która jest tym modelem dla mnie optymalnym, czyli związek reprezentujący wszystkich, ona wewnątrz pęka na grupy zawodowe i branże. Prawda? Ona jeszcze trzyma się centrala i tak dalej, to jest dobra. Oczywiście, ale mimo wszystko te pęknięcia na dole się rysują, że są konflikty między członkami Solidarności z różnych grup zawodowych, prawda? I dochodzi do bardzo poważnych napięć. To w tym momencie Rady Pracowników byłyby najlepszym wehikułem właśnie do przekonania pracowników w ogóle, tak? Do akcjonariatu. Jeśli politycy to dostrzegą, to może to jest szansa dla Rad Pracowników z zupełnie innego rozdania. Prawda? Może dla akcjonariatu też. I może dla akcjonariatu też, prawda? Ale tak, jeżeli nie to, to ja po prostu dalej ciemność widzę. Tak? Znaczy, na szczęście, mgłę, tak? Na szczęście jeszcze mamy chwilę, żeby rozwiać tę mgłę. Teraz państwo przystąpią do ataku. Ja proponuję, żeby zrobić tak. Kilka pytań przyjmijmy, w zależności od tego, jak tam jest ochota państwa. Pytania można kierować do konkretnej osoby, do wszystkich. I po przyjęciu takich mniej więcej czterech pytań każdy z państwa będzie mógł się odnieść do tego, co uzna za stosowne. Jeśli czas pozwoli, to zależy od państwa i od tego, czy raczej dłuższe, czy krótsze odpowiedzi będziecie udzielać, to powtórzymy to ćwiczenie raz jeszcze. Czyli przyjmuję teraz zgłoszenia do pierwszej części pytań. Krótkie pytanie, przedstawić się i tak dalej. Tu widzę po tej stronie pani. Czy po tej stronie ktoś by chciał, bo tak mamy... Przewagę pani będzie. Dobra, to tak zrobimy. Czyli jako pierwszemu oddaję panu głos. Dzień dobry, Paweł Buszta, członek Rady Pracowników w jednym zakładzie z Rzeszowa. Tak trochę o systematyzowanie wiedzy, jak jest tej pierwszej części bloku. Mamy tutaj jakieś rozmowy, co lepsze, czy Rada Pracowników, czy związki zawodowe. U nas w zakładzie związków zawodowego stricte w naszej placówce nie ma. Tutaj też słyszałem głosy kolegów a propos tutaj jakiejś agitacji na jakiś związek zawodowy, nie będziemy nas podawać, jakieś oburzenie. Teraz tak, czy Rada Pracowników ma się, znaczy wiadomo, tak jak państwo mówili, Rada Pracowników ma wspierać pracowników i pracodawcę, ma być jakby łączny, takim nazwijmy to częścią wspólną, prawda, i to jest oczywiście zrozumiałe i tak przynajmniej my działamy. Czy teraz w takim na przykład zakładzie jak u nas, ponieważ ma większe możliwości związek zawodowy, tutaj jakby ten temat był poruszany, ale podsumowując, czy warto założyć i związek zawodowy i Radę Pracowników, czy tak powiedzmy w takim działaniu jak u nas tylko Rada Pracowników? Dzień dobry, Andrzej Nowak. Ja jestem też członkiem Rady Pracowników, ale akurat zostałem zobligowany może przez pracowników, gdzie nie ma Rady Pracowników. I z tym pytaniem chciałem do państwa spytać. Po prostu jest to przedsiębiorstwo prywatne, zatrudniające około 60-70 pracowników. Jest to placówka handlowa, rozrzucona w obrębie tam załóżmy dwóch, trzech powiatów i tak powiedzmy jest około 60 pracowników. Jak doprowadzić do, czy mogą doprowadzić do utworzenia Rady Pracowników? Czy
pracodawca może pomóc, powinien pomóc? No a później dalsze pytanie, jeżeli już chodzi o regulamin. Kto by mógł pomóc w utworzeniu takiego regulaminu? Dziękuję. Dzień dobry. Ja tylko takie krótkie pytanie, bo była tutaj mowa o tym, że jest projektowana zmiana ustawy o radach pracowników. Czy moglibyśmy się bliżej poznać, jakie są kierunki projektowanych zmian? Dziękuję. Tak, Irena Przybysz, też członek Rady Pracowników. Chciałam zapytać, czy to nie jest dublowanie się Rady Pracowników i Związków Zawodowych, bo czasami ta Rada nie odgrywa tej roli, co Związek. Wiem, że tutaj to, co Pan powiedział, ona jest, można powiedzieć, uzupełnieniem tego, czego nie robią Związki Zawodowe, a Związki tego uprawnienia, co mają Rady, to jest jedno pytanie. A drugie, tutaj Pan mocno lobował i podkreślał wagę Solidarności. Nie mogę się z Panem zgodzić, bo Konstytucja pozwala się zrzeszać wszystkim w różnych związkach zawodowych i nie wiem, dlaczego Pan lobuje tylko w jeden związek zawodowy. Są różne związki zawodowe w Zakładzie Pracy. Rada Pracowników składa się z różnych związkowców w Radzie Pracowników i myślę, że wszyscy mają takie samo prawo, bo to nam gwarantuje Konstytucja, panie profesorze, a pan lobbuje tylko w jedne związki zawodowe. No, proszę mi to wyjaśnić, dlaczego? Dlatego, że powstały pierwsze i mają do tego prawo, to inni nie mają prawa. Czegoś tutaj nie mogę zrozumieć w tym pana wykładzie. Dobra, zaraz będziemy mieli okazję się do tego odnieść. Jeszcze niosę mikrofon na drugą stronę sali, żeby i ta strona mogła zadać pytanie. Gdzie pani jest? No. Dzień dobry. Moje pytanie tak naprawdę padło, bo ja też chciałam wiedzieć, w jakim kierunku będą szły te zmiany dotyczące... Tak. Chciałam dopytać też o ten akcjonariat pracowniczy. Skoro w tej chwili jesteśmy jakby na wdrażaniu PPK, czy to jest też dobry czas, żeby zajmować się akcjonariatem pracowniczym? Czy to będzie miało taki dobry... Czy to jest dobry moment, kiedy pracownicy w tej chwili zmagają się jakby z PPK? Dziękuję. Panowie, to odpowiedzmy na te pytania. Spróbujmy to zrobić krótko, tak żeby jeszcze można jedną taką rundkę pytań przeprowadzić. Piotr Ciąpa jako pierwszy. Panie Piotrze, zacznie pan. Zapisałem sobie te pytania. Pierwsze pytanie generalnie, co ma robić Rada Pracowników i czy potrzebny jest związek? Ja tu powiedziałem o pewnym stanie idealnym, natomiast ja rozumiem pana intencję pana pytania, że ono jest bardzo, bardzo praktyczne. I ja po prostu mogę tylko w tej chwili doradzić, niech pan się wsłuchuje w głos ludzi, to czego oni potrzebują, prawda? I niech pan mniej idzie za naszymi teoretycznymi poradami, idzie bardziej, najpierw wsłuchuje się w potrzeby ludzi, dlaczego oni pana potrzebują jako swojego reprezentanta w tej czy w innej formule. Ale ponieważ będzie miał pan większy dostęp do wiedzy niż pozostali pracownicy, może pan też ich te oczekiwania kształtować, widząc po prostu, co bardziej pomaga. Bo największą pomyłką byłoby, gdyby pan wziął na przykład moje porady, wyrwał je od kontekstu swojej firmy, zaczął je stosować, nawet gdyby one były teoretycznie spójne, idealne, tak? Ale ludzie by tego nie zrozumieli na przykład, tak? Być może to jest czas potrzebny dojrzewania, więc w pierwszej kolejności to niech pan wsłuchuje się po prostu w tego, co ludzie potrzebują od takiej Rady Pracowników czy od związków zawodowych. Druga, tak, firma handlowa, 60 osób w 3 powiatach. Straszny ugór, bardzo trudna sprawa dla Rady Pracowników. Dlaczego? Dla związku zawodowego też, bo tam potrzeba ogromnego zaufania między pracownikami, a gdy oni są rozproszeni między placówkami handlowymi w wielu miejscach po 3 powiatach, to zaufanie buduje się bardzo, bardzo trudno.
I tu niestety nie jestem doradcą od tego, bo to jest kapitał zaufania, który zdobywa się na dole i tu nie ma żadnych teoretyków. Tu trzeba być albo trybunem ludowym, mieć jakiś charyzmat, albo być po prostu no, osobą zaufania publicznego w tym gronie. Nie mam dobrej rady, tak? Oszukiwałbym, gdybym powiedział, że są jakieś proste rozwiązania. Pana przypadek jest, no, chyba należy do jednych z najcięższych. Ja tu tylko sobie przypominam, Instytut Spraw Obywatelskich porównuje, prowadzi też akcje na rzecz referendów i, no i tam jest podobna rzecz. Tam, gdzie po prostu jest zaufanie w danych miejscowościach, tam referenda wychodzą. Udaje się je doprowadzić, bo to jest kwestia zaufania, prawda? A w innych nie ma, tak? Bardzo trudno tutaj. Nie mam dobrej rady, przyznaję się. Dalej, proszę. Tak. Mhm. Ja tutaj... Na pewno gorsza już sytuacja całkowicie. Ja w ogóle mam argument taki dla związków zawodowych, dla central, jak przekonać ich do rad pracowników. Związki zawodowe obecne są w około 15% przedsiębiorstw. Mniej więcej. To są takie jakieś... Jedne statystyki mówią 13, inne 17. Powiedzmy, że w tych 15. Otóż i związki zawodowe nie potrafią, dlatego że teren jest trudny, to też nie jest zarzut do związków, klonować się czy rozprzestrzeniać swojej działalności na te 85% pozostałych przedsiębiorstw. Otóż Rada Pracowników mogłaby być bardzo dobrym wehikułem dla związku zawodowego, bo łatwiej psychologicznie założyć gdzieś Radę Pracowników niż od razu związek, bo to byłby większy protest pracodawców. I być może w interesie central związkowych mogłyby na to tak spojrzeć, że trzeba popierać rady pracowników, bo my na tym skorzystamy, bo tam, gdzie jest rada, wcześniej czy później powstanie związek i będziemy mieli więcej członków. Będziemy silniejsi w skali całego kraju. Taka moja rada. My zresztą cztery razy chyba z Rafałem spotykaliśmy się z Piotrem Dudą. To były dobre rozmowy, bardzo życzliwe i prawda, ale nie znaleźliśmy tutaj zrozumienia żadnego. Po prostu są ogromne obawy central związków, bo to jest konflikt o rząd dusz. Kto będzie rządził tak naprawdę w zakładzie pracy? Ja tu nie wiem, do pani pytanie, bo ja nie wiem, czy pani nie pomyliła, bo to ja mówiłem o Solidarności jako tym, ale nie o Solidarności jako o związku zawodowym, a o modelu. Prawda, że ja optuję, że dla przedsiębiorstw, dla dobra wspólnego najlepsze byłoby model związku zawodowego, który reprezentuje wszystkie grupy zawodowe i takim związkiem zawodowym jest dziś tylko Solidarność. Dlatego, że OPZZ, jak i Forum Związków Zawodowych grupują branże, czyli grupy zawodowe. Ale ja nie mówiłem, że w zakładzie pracy tylko Solidarność. Niech będzie kilka takich związków o tym samym modelu, a nie na przykład tak, jak chyba jest na kolei, ale nie tylko, wielu jest takich, jest około 30 związków zawodowych reprezentujących poszczególne grupy zawodowe i to naprawdę wtedy nie myśli się o dobru wspólnym na pewno, tak? Więc to nie było optowanie za Solidarność, tylko za modelem, który dziś ma tylko Solidarność, ale inne związki też mogą go przyjąć. Nie wiem, nie pamiętam więcej, albo umknęło mi. Okej, okay, to idźmy dalej. Zanim przekażę głos, proszę nie gadać podczas tego, jak ktoś inny mówi, bo to bardzo przeszkadza tutaj. To bardzo słychać, jak to jest ad vocem, wzbudza kontrowersje to, co mówią nasi rozmówcy, to będzie szansa jeszcze zadać im to pytanie, ale tak między sobą to proszę nie rozmawiać, przynajmniej jeszcze przez chwilę się wstrzymać do czasu pytań albo przerwy. Krzysztof Ludwiniak. Dziękuję. To bardzo ciekawe pytanie pani zadała na temat PPK i akcjonariatu. Dwa zdania na temat, skąd się PPK wzięło i czym ono się, że tak powiem, różni od innych podobnych programów. PPK zostało sklonowane od brytyjskiego systemu NEST, a brytyjski system NEST został sklonowany od amerykańskiego systemu 401K, który jest takim podstawowym, fundamentalnym programem emerytalnym, klonowanym we wszystkich krajach na świecie.
I oczywiście tylko w przypadku PPK doznał on dosyć znacznego ograniczenia, dlatego że w przypadku PPK sprowadza się on do tego, że pracownicy wpłacają część swoich środków, przedsiębiorstwo coś dokłada, później jest to inwestowane na rynku kapitałowym. W prawdziwym takim typu 401K jest tak, że jest jeszcze jedna dodatkowa opcja inwestowania w rynek kapitałowy. Jest opcja inwestowania też w akcje macierzystego przedsiębiorstwa i to jest podstawowa i zasadnicza różnica. Ponadto zastosowano tam rozwiązanie, które nazywa się KSOP. ISOP, który jest drugim filarem emerytalnym w Stanach, ale także w Wielkiej Brytanii i w innych krajach, czasami się nawet tak samo nazywa, powoduje, że pracownicy nie są zaangażowani, nie muszą być angażowani finansowo w dokładaniu swoich dochodów wynikających z faktu pracy najemnej, ale funkcjonują już w systemie rynkowym, w systemie inwestycji kapitałowych. To znaczy zakładany jest trust, czyli instytucja powiernicza, która ma zdolność kredytową, pożycza pieniądze z rynku po to, żeby kupić od przedsiębiorstwa dla pracowników te akcje. W związku z tym pracownicy nie muszą wykładać ani grosza, stając się współwłaścicielami przedsiębiorstwa. I teraz jest hybryda, też taka instytucja hybrydowa między tym właśnie 401K, gdzie jest ten nasz nieszczęsny PPK, a ISOP-em nazywa się KSOP. Znaczy, jeżeli środki zgromadzone w 401K są przekazywane na przykład do ISOP-u, są nieopodatkowane, więc jest to forma hybrydowa łącząca te dwie sprawy. Nasz PPK nie ma nic wspólnego ani z akcjonariatem pracowniczym, ma bardzo dużo wspólnego z zasilaniem sektora finansowego w dodatkowe środki, którymi może sobie operować. No. Uważam, że jest to bardzo, biorąc pod uwagę to, co się na świecie dzieje, jest to krok w dobrym kierunku, ale jakby troszeczkę anachroniczny w stosunku do tego, co się odbywa gdzie indziej. No i tak właśnie to tak u nas się odbywa. Mam nadzieję, że być może niedługo, jak się uda uchwalić ustawę o akcjonariacie pracowniczym, może też przy współudziale rad pracowniczych, na co serdecznie namawiam, tego rodzaju wszystkie niedoróbki, jakieś takie uniki, prawda, zostaną wyeliminowane. No ale w dniu dzisiejszym jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. W ogóle to jest, jeszcze jedno zdanie tylko powiem, bo to mnie szalenie rozśmieszyło. Mianowicie ostatnio nastąpiło wielkie odkrycie naszych fachowców od ustroju gospodarczego, mianowicie odkryli coś, co się nazywa, co nazwali estoński CIT. Estoński CIT, no to jest po prostu, ja myślę, że to jest w ogóle jakaś kabaretowa sytuacja. Na czym polega estoński CIT? Estończycy w 2000 roku skopiowali amerykańską ustawę o tak zwanych korporacjach S. Korporacje S są to tego rodzaju korporacje, które w odróżnieniu od korporacji C, które płacą normalne podatki federalne, korporacje S nie płacą podatków federalnych. Podatki są płacone wtedy, jeżeli zostają wypłacone dywidendy do właścicieli, no to wtedy właściciele płacą ten podatek, prawda? No i oni, Estończycy, to skopowiali po 42 latach, a my po 19 latach odkryliśmy CIT estoński. No to wstyd o tym mówić, ale no, wydaje się, że to jest po prostu jakiś dowcip bardziej niż rozwiązanie. No ale to u nas tak to właśnie się jakoś odbywa. Nasi geniusze w ten sposób z opóźnieniem pewnym działają. Dziękuję. Jan Koziar. Proszę Państwa, ten zarzut o faworyzowanie solidarności odebrałem bardziej do siebie niż skierowany do kolegi Piotra. Tak. Proszę Państwa, oczywiście nie chodzi o samą solidarność. Wszystkie związki powinny być współzarządzające, ale solidarność jest największa i zmiana dokonana w tym związku pociągnęłaby zmiany w innych związkach. To jest oczywiście oczywiste. Rady pracowników powinny być wybierane przede wszystkim przez ogół pracowników i powinny w tym uczestniczyć wszystkie związki, jakie w zakładzie są. A na czele solidarności, która jest związkiem najmocniejszym. W tym sensie ją tutaj podkreślam, ale nie wykluczam innych związków zawodowych. To jeżeli chodzi o ten temat.
Jeżeli chodzi natomiast o PPK, które tutaj nagle weszły, bo miał być akcjonera, nagle PPK się pojawiło, to proszę Państwa, no niech będzie to PPK, sądzę, że będą z tym problemy. I jeżeli akcjonariat byłby jednak w końcu uchwalony, to powinno być tak, że firma, która wchodzi w akcjonariat, jest zwolniona z PPK, bo razem to nie powinno funkcjonować. Prosta zależność. I wtedy jak gdyby PPK by torowało drogę akcjonariatowi, bo akurat finansowanie akcjonariatu jest takie samo jak w PPK, czyli część wpłacania pracownicy, część przedsiębiorstwa. I to jest taki projekt, który my tu w Polsce faworyzujemy, bo u Amerykanów w ESOP-ach płaci tylko przedsiębiorstwo, natomiast w polskim systemie gazoliny przedwojennej, świetnym systemie, to płaci tylko pracownicy. A tu pół na pół i to, co PPK przyjęło, to jest właśnie też taki system, który byłby kontynuowany w spółkach pracowniczych czy akcjonariacie, z tym, że różnica jest taka, że oczywiście cały ten kapitał idzie w inwestowanie w własne przedsiębiorstwo, zarządzają tym pracownicy, rynki finansowe stoją z boku i nic do tego nie mają. Jerzy Wratny. To stale się pojawiał ten problem, związki zawodowe, a rady, czy dublowanie, czy nie. Stan uzwiązkowienia w Polsce jest bardzo niski, zresztą tak jak na świecie, i ma tendencję spadkową. Chociaż doszły do mnie takie słuchy, że Solidarność trochę zwiększyła ostatnio stan posiadania. No ale to także jest znakiem zapytania mówię. No, chcę powiedzieć, że raczej nie ma szans na zdecydowanie większe uzwiązkowienie naszych zakładów pracy. I główny problem stosunków przemysłowych to jest reprezentacja pracowników w nieuzwiązkowionych zakładach pracy, których jest znakomita większość. I tam rola Rady Pracowników byłaby unikalna i nie do przecenienia. A co można by zrobić, żeby te Rady Pracowników w zakładach nieuzwiązkowionych wykazały się większą żywotnością? Otóż można by tym radom przyznać na zasadzie pewnej hybrydy, pewne uprawnienia związkowe. Nie wszystkie, ale pewne. To znaczy wykluczam, aby Rada Pracowników zawierała układ zbiorowy pracy czy organizowała strajk, ale mogłaby na przykład opiniować zwolnienia z pracy, mogłaby opiniować regulaminy zakładowe i takie uprawnienia istotne dla pracowników, zwłaszcza dotyczące polityki kadrowej, co na przykład ma niemiecka Rada Zakładowa, uczyniłby te rady bardziej atrakcyjne. Ale problemem numer jeden jest to, żeby w ogóle ci pracownicy w zakładach nieuzwiązkowionych mieli swoją reprezentację, bo nie mają żadnej. A problemem instrumentalnym, ale dla nas najważniejszym w tej dyskusji jest, aby w tych zakładach powstawały rady pracowników ze swoimi kompetencjami w zakresie informacji, konsultacji pracowniczej, konsultacji mocnej, jak chce Unia Europejska. Więc w tym kierunku można by się różnie zastanowić nad zmianą, wprowadzeniem pewnych korektur do ustawy o radach pracowników. I takie stanowisko zajmuje też na przykład Inspekcja Pracy. I to byłoby czymś interesującym dla pracowników i dla idei rad pracowników. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze chwilę, teraz zrobimy tak. Pierwszy pani zobaczyłem, pana i państwa czworo. Jeśli będziemy mówić krótko, to damy radę. O, a może bym poprosił, czy jest Rafał? Rafale, wziąłbyś drugi mikrofon w tym czasie i to nam przyspieszy cały proces przechodzenia. Już oddaję pani głos. Mówił pan profesor, że Solidarność nie dzieli się na branże. Jak się nie dzieli? No dzieli się na górnictwo, hutnictwo. Też się dzieli jak inne związki zawodowe. I trochę to jest niezrozumiałe dla mnie. Chciałbym powtórzyć swoje pytanie na temat ewentualnych projektowanych zmian w ustawie o radach pracowników. Dziękuję.
Ja powiem tylko tyle, że musimy wrócić do jakby do korzeni, bo jeżeli rozmawiamy na przykład o tym, że chcemy wzmocnić siłę rad pracowników poprzez na przykład, że gdzieś musiałaby być powstać nowa ustawa, która wzmocni rolę rad pracowników. Ja akurat wywodzę się z firmy, gdzie uzwiązkowienie jest w granicach około 80%. U nas załoga jest dość, że tak powiem, aktywna i w Radzie Pracowników, chociaż ta rada może nie, poprzez to, że nie mamy narzędzi ku temu, żeby skutecznie oddziaływać na pracodawcę, no więc siłą rzeczy wszystko to się właśnie przekłada na działalność związków zawodowych. Ja tylko zapytam się, czy my mamy jakieś w ogóle wśród tych elit, pseudoelit, powiem tak, że gdzieś jakieś grupy, które chciałyby oddziaływać na to, że ta siła tego pracownika w zakładzie pracy, żeby wzrosła. Widzimy przypadki na przykład w ustawie o związkach zawodowych, gdzie dzieje się, że pracodawca zagraniczny, który w życiu nie odważyłby się zwolnić pracownika w swoim kraju, u nas bez żadnej żenady wyrzuca pracownika za chęć tworzenia związków zawodowych. Nie wiem, czy tak się również dzieje w przypadku tworzenia rad pracowników. Nie mamy takich danych. Wiem więcej tylko o działalności związkowej, więc do tej części jakby się odnoszę. I chciałbym się właśnie zapytać, czy my mamy jakieś tego, bo słyszałem tutaj, jak w tym pierwszym pana wypowiedzi było tak, że mówił pan, że wysyłaliśmy pismo i do prezydenta. I tu odnosiliśmy się również, zapraszaliśmy ministra na po prostu na spotkanie tutaj, te, które dzisiaj się odbywa. Niestety nie znalazł czasu, nie wysłał też nikogo, podejrzewam, jako swojego reprezentanta. Więc ja pytam się, czy mamy jakąś szansę w ogóle, żeby, jeżeli mówimy o ewentualnym wzmocnieniu Rady Pracowników, czy my mamy jakieś elity, czy te osoby, które mają siłę oddziaływania w tym kraju na to, żeby to zrobić. Dziękuję. Ryszard Wąż, Enea Elektrownia Połaniec, aktualnie, kiedyś GDF Suez czy Engie. I chciałbym tu koledze pewną rzecz podpowiedzieć. 68 osób w handlu. Myśmy mieli zakład, który miał 2,5 tysiąca ludzi, zostało w elektrowni 500, reszta restrukturyzacji, powstały inne zakłady. Stworzyliśmy międzyzakładowy związek zawodowy, gdzie przyjmujemy również z zewnątrz osoby, które chcą być w związku, bo jesteśmy zorganizowani. Te osób na przykład Centrum Kultury czy opieka zdrowotna nie mają szans w swoim zakładzie stworzyć związku zawodowego, bo się po prostu boją, a u nas wchodzą i my ich bronimy. Nie? To jest takie rozwiązanie. Odnośnie rad pracowniczych, bo już również działam w Radzie Pracowników, jest sprawa tego rodzaju. Na przestrzeni restrukturyzacji kilka lat mogę powiedzieć, że Rada Pracownicza miała swój udział, ale we współdziałaniu ze związkami zawodowymi, gdzie zdobywaliśmy wiedzę, to co mogliśmy ujawnić poprzez związki zawodowe, wiedzieliśmy wcześniej i mogliśmy wywierać nacisk na pracodawcę i twardo dyskutować. Także jest też możliwość współpracy między Radą Pracowników a związkami zawodowymi. Jako Rada Pracowników mieliśmy dostęp do planowanych zmian. I to jest ta istotna różnica. Związki zawodowe są poinformowane o fakcie, że coś takiego następuje, a jako Rada Pracownicza mogliśmy informacje zdobyć wcześniej. To taki pozytywny objaw mogę przedstawić, przy czym w takim backgroundzie 10 no, do 12 lat ostrej restrukturyzacji. Dzień dobry, Daniel Kiewra, Europejski Instytut Stosunków Przemysłowych. Ja się cieszę z tej ostatniej wypowiedzi i nawiążę do tego pytania, do tego, co się stanie z ustawą o radach pracowników i nie podzielam optymizmu pana Górskiego, bo proszę spojrzeć sobie na ustawę o związkach zawodowych na artykuł 28.1, ten znowelizowany w grudniu, przepraszam, w styczniu tego roku. I właśnie w tą stronę pójdzie nowelizacja ustawy, że te wszystkie kompetencje, które miały Rady Pracowników, dzisiaj mają związki zawodowe. To jest dokładne przepisanie artykułu 13 w tej 28. I dzisiaj Rada Pracowników nie ma tej przewagi nad związkiem zawodowym, bo to związek zawodowy ma tą informację przed Radą Pracowników. Niestety. To, co jest dopuszczalne, co nie jest objęte tajemnicą, mogę przerzucić do związków zawodowych i w ten sposób połączyć działania.
oczywiście związek zawodowy ma tą zdolność negocjacyjną, tak, której nie ma, nie, i to jest ten główny problem, który nie ma Rada Pracowników, ona może tylko konsultować, wiemy jak konsultacje wyglądają, że jest to raczej dyskusja kawiarniana, która nie ma żadnego realnego przełożenia na rzeczywistość, przynajmniej rzadko ma, no zajmuję się tą tematyką od wielu lat, zdarzają się sytuacje, w których jako ekspert z Rady Pracowników wypracowywaliśmy różnego rodzaju porozumienia, chociaż one formalnie nie były spisane, tak, natomiast tak jak mówię, mam wrażenie, że raczej ta ustawa pójdzie w stronę tego, żeby wszystkie te kompetencje przerzucić do związków zawodowych. Tak, to mogę się oczywiście mylić, ale jak patrzę na to, co się dzieje w ministerstwie, ja cały czas stawiam nazwę pracy, tak, tej nowej nazwy nie pamiętam, nie wiem, może za dużo masła jem. Natomiast widzę, że to jest prawda. Oczywiście to, co też pan Ciąpa powiedział, Rady Pracowników rzadko kiedy funkcjonują efektywnie, tak? Bez wsparcia, bez tego zaplecza instytucjonalnego, eksperckiego związku zawodowego. Ale dzisiaj mam wrażenie, że związki zawodowe no właśnie wyciągnęły tą lekcję i kanibalizują te kompetencje Rady, wpisując ją sobie do ustawy, a być może nawet do tego, co się wydarzy pewnie w niedalekiej przyszłości, do zbiorowego prawa pracy, które tam jest opracowywane. Dzięki. Idziemy dalej. Rafał Mostowski, jestem członkiem Rady Pracowników. Szanowni Państwo, chyba odbiegamy od tematu, bo spotkaliśmy się tutaj, zostaliśmy zaproszeni w celu rozmawiania, jak wzmocnić Rady Pracowników, nie związki zawodowe. Związki zawodowe zrobiły swoje w swoim czasie, obecnie są reliktem przeszłości i my, moim zdaniem, nie tylko moim, powinniśmy się rozwijać i pracować nad Radami Pracowników. Wymyślić coś nowego, własnego, nie kopiować rozwiązania ze Stanów, z Niemiec, czy skądkolwiek, zróbmy coś swojego mądrego. Także jeżeli mogę prosić pana moderatora o prowadzenie dyskusji na temat rad pracowników, nie agitacji, na temat związków zawodowych, to będę wdzięczny. Okay? Dziękuję. Nie będę agitował na rzecz związków zawodowych, chociaż uważam, że nie są reliktem przyszłości. Proszę dalej. Dzień dobry, Rafał Borka. Ja pracuję w jednej ze spółek Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej i tak, panie Krzysztofie, bezpośrednio do pana się zwrócę z pytaniem, bo czytam na Wikipedii, akcjonat pracowniczy to forma uwłaszczenia pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach prywatnych. Grupa Kapitałowa, właścicielem Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej jest Skarb Państwa, więc to nie jest przedsiębiorstwo prywatne. Jaka jest alternatywa dla pracowników w takich, tego typu przedsiębiorstwach. Dodam, że u nas Rada Pracowników jest drugą kadencję. Związków zawodowych nie ma, ale są pracownicy, którzy należą do różnych związków zawodowych, a właściciel, czyli zarząd z Radą Pracowników nie chce w ogóle praktycznie rozmawiać. Dziękuję. Dobra, panowie notują pytania, idziemy dalej do góry. Ewa Spek, ja jestem przewodniczącą Rady Pracowników Uzdrowisku w Goczałkowicach. Jestem trzecią kadencję zaczynam. I muszę tutaj, ja tylko będę mówić o tym, co my robimy. Nie chcę tu dyskutować. Uważam, że tutaj mam członków też Rady Pracowników, że ta Rada Pracowników tak pracuje, że przy ostatnich wyborach była bardzo silna konkurencja. Wszyscy pracownicy byli zainteresowani. Po prostu trzeba pracować. No niestety po drodze mieliśmy różne doświadczenia i niemiłe. Pomogła nam Państwowa Inspekcja Pracy, która skierowała sprawę do sądu przeciwko pracodawcy. I od tego momentu pracodawca zaczął poważnie już z nami rozmawiać. Mamy następnego pracodawcę, który już to kontynuuje. Czyli po prostu, a gdyby nie związki zawodowe, które nas wspierają, trudno nam by było pracować. W Radzie Pracowników zawsze mamy z wszystkich związków zawodowych członków. No tym razem po prostu jeden ze związków nie wystawił osoby, która wzbudzała zaufanie, no i po prostu jakby sam wykluczył się z tej uczestnictwa w Radzie Pracowników. Nie mówię, że jest łatwo, ale trzeba się zaangażować, po prostu pracować. No, nic ponad to nie mogę dodać. Dziękujemy za to świadectwo. Idziemy dalej. Do góry. Mikrofon wędruje. Dzień dobry, witam Państwa. Wiesław Pietrzyk, Rada Pracownicza z Kielc, jednego z zakładów. A ja może trochę tak inaczej, od podszewki. Pewnie dużo to jest rad, które nowo powstały i tak naprawdę przyjechały tutaj zasięgnąć wiedzy, jak działać. Więc ja takie skieruję pytanie do panów prowadzących, żeby panowie się postawili
tak jak gdyby państwo są w Radzie Pracowniczej, członkami Rady Pracowników. O co panowie by zapytali, o co wnioskowali do pracodawcy, bo wiemy, że wszystkie pytania zadawane od razu jak gdyby stawiają Radę Pracowników, czy to jest partner, z którym trzeba się liczyć i nie możemy go traktować podmiotowo, znaczy przedmiotowo, a podmiotowo. Właśnie jak panowie by zadawali i prowadzili rozmowy z pracodawcą, aby nam pomóc ukierunkować się, jak mamy wspomóc nas, jak mamy działać. Jakie pytania stawiamy do pracodawcy konkretnie, po prostu żeby się z nami liczył i współpracował, prowadził dialog w dobrej wierze dla załogi i w sumie zakładu. Dziękuję. Czy tutaj w tej części jest jeszcze głos? Proszę bardzo, pan, to będzie ostatnie pytanie i wracamy za chwilę do podsumowania. Dzień dobry, Adam Dylewski, Rada Pracowniczek i Pracowników Muzeum Polin w Warszawie. My też mamy pracowniczki, więc chciałbym to uwzględnić. I tak oficjalnie się nazywamy, ale nie o tym chciałem mówić. Mianowicie muzealnictwo jest dziedziną, w ogóle instytucje kultury to są dziedziny niewytwarzające, prawda? I u nas też, ponieważ to są państwowe instytucje kultury, trudno mówić o akcjonariacie pracowniczym jako kuszącej perspektywie też wzroście wydajności. Nie wiem, możemy więcej obrazów zakonserwować w ciągu roku, no ale to pewnie też nie jest jakieś przekonujące specjalnie. Chciałem zadać pytanie. Czy te zmiany, pewne nurty, o których państwo tutaj mówią, dotyczące rad pracowników w stronę akcjonariatu i tak dalej, nie tracą perspektywy instytucji niewytwarzających, tak? Instytucji kultury, bo akurat w muzealnictwie rady pracowników bardzo dobrze sobie i żwawo radzą bez pośrednictwa związków zawodowych. Rada Pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie ostatnio się do mediów dostała ze swoimi działaniami. Jeżeli są jej przedstawiciele, to ich pozdrawiam serdecznie. Natomiast no właśnie pytanie jest takie. Czy proponowane zmiany odnośnie rad pracowników nie gubią perspektywy instytucji niewytwarzających? Tak? Dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję. Nie, już nie, bo już nie zdążymy. Finiszujemy. Istotne. No dobrze, no to na pana będzie, jakby państwo już głodni, chcecie już skończyć, a tu jeszcze pan istotne pytanie. Żeby powstawały rady pracownicze, z praktycznego punktu widzenia bym zapytał, jak przełamać strach grupy inicjatywnej w danym zakładzie i jak przełamać strach ludzi, którzy się podpiszą pod grupą inicjatywną, bo niestety może to nie ma osłony w tym momencie i może grozić poważnymi konsekwencjami dla pracowników, którzy się raz zdecydują założyć Radę Pracowników i którzy chcą poprzeć tą Radę Pracowników, żeby ona w ogóle powstała. Bo później zakład pracy, jak pójdzie wniosek, ma obowiązek i tu nie ma problemu, nie? Racja. Miał pan rację. Dobrze, że to pytanie również padło, ten głos. Finiszujemy. Każdy z panów ma, no, załóżmy 3 minuty, żeby się odnieść do tego, co padło z sali, do tych pytań, które uznaje za skierowane do siebie lub za istotne. I też, jeśli jest taka wola, rodzaj podsumowania, to będzie ostatnia część naszej rozmowy. Zacznijmy od pana profesora Wratnego. To pytania państwa były bardzo istotne, zwłaszcza ten głos, który z panów powiedział, że właściwie polityka naszego państwa steruje w kierunku dowartościowania związków zawodowych, a o radach pracowników nie bardzo się pamięta. I to jest trafne spostrzeżenie, bo w ustawie o związkach zawodowych zapisano te same kompetencje dla związków, dla zakładowych organizacji związkowych, co dla rad pracowników. No i jeśli idzie do pracodawców, to zresztą badania Inspekcji Pracy wykazały, że pracodawcy mówią, no nie potrzebujemy rad pracowników, ponieważ realizujemy swoje obowiązki wobec związków zawodowych i to nam wystarcza. Nie widzimy potrzeby, żeby informować jeszcze kogoś, pytać o to samo, o co pytamy i o czym informujemy związki zawodowe. No to są właśnie dyskusja wokół kształtu ustawy.
A ustawa jest niezwykle lakoniczna, jeśli mówi o, kiedy mówi o obowiązkach informacyjnych i konsultacyjnych rad. To właściwie jest żywcem przyniesione są te kompetencje z dyrektywy 2002/14, a idea była taka, żeby w naszej ustawie, w ogóle w ustawach powiedzmy państw członkowskich Unii Europejskiej, rozwinąć kompetencje Rady Pracowników, powiedzieć coś więcej, nie tylko o tym, że pracodawca ma obowiązek informować o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, ale co to znaczy sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa i planach przedsiębiorstwa. Tutaj nawiązuję do pewnej ekspertyzy pana Piotra Ciąpy, który słusznie zauważył, że można by no, przynajmniej takie kompetencje przyznać Radom Pracowników, jakie zostały zapisane w ustawie o europejskich radach zakładowych. Bo te sformułowania są zbyt lakoniczne. Jeśli chodzi o inne takie kluczowe zmiany w ustawie o Radach Pracowników, jakie powinny nastąpić, należałoby objąć ochroną stosunku pracy tę grupę inicjatywną. I w ogóle 10%, którzy mają zagłosować za powstaniem Rady Zakładowej, to jest za wysoka liczba. To powinna być dużo, dużo mniejsza grupa inicjatywna, wystarczająca do założenia Rady Pracowników. No i stanowczo należałoby zadbać o to, żeby ona była, ich stosunek pracy był chroniony przed utratą zatrudnienia. No, istotną sprawą jest również zapewnienie, aby Rada Pracowników, jeżeli już powstała w danym zakładzie pracy, żeby była ciałem funkcjonującym permanentnie. Żeby to nie było tak, że przez jedną kadencję ona działa, przez drugą nie. No, myśmy w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, która zakończyła swoje prace w 2007 roku, proponowali, aby Rada Pracowników, którą zresztą proponowaliśmy nazwać Radą Zakładową, bo taka jest właściwie tradycyjna nazwa tego rodzaju ciał partycypacyjnych, żeby raz wybrana Rada Pracowników działała aż do momentu wybrania Rady Pracowników drugiej kadencji, żeby nie było przerwy w ich działaniu. Natomiast no, tych postulatów można mnożyć, te postulaty pod adresem ustawy. No więc jest problem ustawy, problem jakiś stworzenia zachęt, problem jakiś, nie wiem, gremiów konsultacyjnych dla rad pracowników, czego nie ma. No więc mógłbym tutaj razem z państwem poubolewać nad tym, że brakuje energii, perspektywy, wizji po stronie naszych czynników publicznych. Podobno powstało Ministerstwo Rodziny i Pracy przygotowało jakiś projekt zmian w ustawie o radach pracowników. Ja tego projektu nie znam. Być może któryś z panów by był w stanie o tym powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Jan Kozior. Proszę państwa, się ustosunkuję do pytania, jak ma się akcja rad do przedsiębiorstw państwowych. Pytanie padało stamtąd. Proszę państwa, jak najbardziej, z tym, że oczywiście nie może przekroczyć tutaj kapitału państwowego. I to byłaby najlepsza po prostu kombinacja kapitałów, kapitał państwowy i kapitał pracowniczy, maksymalnie zaawansowany, ale także jednak kapitał państwowy przeważa. Wiadomo, że ten kapitał w spółkach Skarbu Państwa nawet nie musi mieć 50%, żeby dominować, bo inne udziały są rozproszone, ale on dominuje zawsze. Powinien dalej dominować, a pracowników dopuścić maksymalnie do własnego udziału. Teraz kwestia przedsiębiorstw nieprodukcyjnych i kwestia właśnie, co tam te rady pracownicze mają robić. Proszę państwa, bardzo dużo. Rady pracowników to nie tylko jest instytucja ekonomiczna, to jest instytucja kulturowa, jak najbardziej. Reprezentująca podmiotowość ludzką, godność ludzką.
Amerykanie stwierdzili, że w ich spółkach pracowniczych jest coś takiego, rozwija się kultura własności pracowniczej, tak to nazywają. Jest to ogromnie ważny czynnik i on działa nie tylko w obrębie przedsiębiorstwa, ale rodziny tych pracowników funkcjonują na wyższym poziomie. To jest kultura, która tworzy obywatela w pełnym tego słowa wymiarze. Czyli jest to ogromnie ważna sprawa, która powinna chociażby z tego względu być realizowana. Znaczy Rady Pracowników z tego względu powinny działać. Ja tu nawiążę do spostrzeżeń pana Piotra Ciąpy odnośnie dawnych samorządów pracowniczych, które zostały zlikwidowane, bo one się spotykają jeszcze i tam między sobą dyskutują. I okazało się, że połowa tych członków Rad Pracowników stworzyła własne firmy. Po prostu to była taka szkoła przedsiębiorczości, taka szkoła ekonomii, że oni po prostu wyeliminowani już z samorządów, które zostały zlikwidowane, potworzyli własne firmy. Czyli jak widać, że to tworzy klasę średnią nie tylko w obrębie przedsiębiorstw tych już istniejących, ale też poza przedsiębiorstwami w ten właśnie sposób, że pracownicy najlepiej, gdyby działali dalej w przedsiębiorstwie, jak są dobrzy i dobrze działają jako członkowie, ale mogą też odejść z przedsiębiorstwa, zakładać własne przedsiębiorstwa. To jest ogromnie, że tak powiem, tutaj generujący czynnik i bardzo korzystny dla ekonomii. Panie Krzysztofie. Tak, no, kolega mnie właśnie wyręczył, jako chcę dodać parę uwag pokrótce. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa czy instytucje nieprodukcyjne, z definicji akcjonariat pracowniczy tworzy się w spółkach kapitałowych. No sama kwestia akcja, prawda, jest podstawą spółki kapitałowej. W związku z tym w takich instytucjach no, z definicji nie jest to możliwe. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa państwowe, tak, oczywiście tak. Co do proporcji tego, jaka proporcja pracowników, jaka proporcja państwowego kapitału, a też w wielkich korporacjach giełdowego, no, to jest kwestia oczywiście dyskusyjna. W tej chwili, no, chyba nie zdradzę wiele, ale są rozmowy polegające na tym, że będą przygotowywane, zdaje się, pewne spółki, wielkie koncerny, korporacje państwowe do zastosowania nich, wprowadzenia i zrobienia IPO, wprowadzenia ich na giełdę, ale z udziałem akcjonariatu pracowniczego. I to dosyć taki na dużym, dosyć takim procencie. Także o tym się myśli i to jest jak gdyby brane pod uwagę. Mamy w Polsce zresztą bardzo ciekawy historyczny przyczynek jeszcze idący do przedwojny, mianowicie w latach 30. metodą gazoliny, czyli metodą ówczesnej, takiej najbardziej sztandarowej spółki pracowniczej, która funkcjonowała, próbowano sprywatyzować wielki koncern Wspólnota Interesów na Śląsku, wykupiony od kapitału niemieckiego. I tam właśnie chciano zastosować akcjonariat pracowniczy, były robione studia i tak dalej, to było dosyć zaawansowane, no wybuchła wojna, jak wiadomo nic z tego nie wyszło. Na zakończenie jeszcze chciałem jedno zdanie, taki komunikat wygłosić, mianowicie do tych z Państwa, którzy się interesują tymi kwestiami akcjonariatu pracowniczego, zachęcam do przeczytania takiego eseju, który się ukazał w Gazecie Bankowej 17 maja, który napisałem i pod tytułem Kapitał w erze robotów. Rozszerzony esej pokazujący, w jaki sposób akcjonariat pracownicy był tworzony, jego historia, jak wygląda jego rzeczywistość w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Kapitał w erze robotów, Gazeta Bankowa. To jest jedna część komunikatu. Druga część jest taka, że w kwietniu, 23 kwietnia 2020 roku będzie organizowana konferencja na temat akcjonariatu pracowniczego w Warszawie. Będzie ona polegała na tym, że zostaną sprowadzeni z różnych krajów, zaproszeni raczej niż sprowadzeni, zaproszeni z różnych krajów przedstawiciele przedsiębiorstw i to takich przedsiębiorstw no, znacznych, zresztą zwłaszcza tych, które mają w Polsce swoje fabryki, swoje oddziały, w których funkcjonuje akcjonariat pracowniczy. No i będą, czy to będą angielskie, francuskie, niemieckie, austriackie, Amerykanie też i oczywiście będzie dyskusja i propozycje ich prezentacji, dlaczego wprowadzono jest w nich akcjonariat pracowniczy, jak się sprawdza, jakie są warunki jego funkcjonowania.
No to tyle, co jeśli chodzi o ten, o te kwestie akcjonariatowe. Dziękuję. Dziękuję. Piotr Ciąpa, ostatnie słowo. Tak. W telegraficznym skrócie, ja odnoszę się do pani podziału na branżę. Pani mnie nie rozumie cały czas. Ja, ci z państwa, którzy byli na moich szkoleniach, to wiedzą. Ja od kilkunastu lat wynajmuję się jako menedżer w średnich i dużych przedsiębiorstwach, podmiotach, gdzie się spotykam ze związkami, czasem z radami pracowników. I zupełnie inną sytuacją jest, gdy przychodzi do mnie związek zawodowy reprezentujący wszystkich, a zupełnie inaczej, i tak przychodzi niestety tylko Solidarność, ale chciałbym, żeby inne związki tak przychodziły, nawet konkurencyjne. A zupełnie inaczej się rozmawia o przedsiębiorstwie, o tym dobru wspólnym, jak przychodzi po prostu kilkanaście po prostu związków reprezentujących poszczególne grupy zawodowe. Dlatego, że podejrzliwość, że druga grupa zawodowa wyciśnie więcej niż ja, uniemożliwia jakiekolwiek, czy utrudnia bardzo jakiekolwiek porozumienie tak naprawdę. A jeżeli rozmawia się z jednym związkiem zawodowym, to tam przynajmniej wiem, że między pracownikami jest, między grupami zawodowymi jakiś wspólny mianownik, tak? Bo ja uważam, że tylko krótkowzroczni menedżerowie, przedsiębiorcy stosują politykę dziel i rządź. Długofalowo zawsze to zniszczy przedsiębiorstwo, tak? Na przykład dziel i rządź między związkami zawodowymi. Jakie zmiany w ustawie? Ja się podpisuję pod tym, co pan profesor mówił właśnie. Głównie ten wniosek 10% załogi i uprawnienia Europejskiej Rady Zakładowej, które można po prostu literalnie przepisać po prostu i byłoby dużo lepiej. Czy są wyrzucani przewodniczący rad pracowników? Oczywiście, że są. Jacek Kotula był pierwszym takim przypadkiem, ale zwolnionym dyscyplinarnie, ale ja się... Kilka lat temu spotkaliśmy się ze zjawiskiem, to jest dla mnie zgroza, tak? Już bardziej wyrafinowana metoda pracodawców. Naprawdę to się powtórzyło kilka razy, tak? Pracodawca przychodzi do przewodniczącego aktywnej rady pracowników i mówi, dostaniesz ogromną odprawę, tylko odejdź. Człowiek, który ma know-how, jakby potrafił przycisnąć pracodawcę merytorycznie, prawda? Mi jeden z nich powiedział, Piotr, mnie by żona wyrzuciła z domu, dostał roczną odprawę, prawda? I nawet propozycję zatrudnienie w grupie, ale jakby tam, gdzie już nie jest wybrany do rady pracowników i tak dalej, tak jakby dostał ekstra roczne wynagrodzenie na marginesie, ponieważ to się pojawia. Mógł przyjąć i znowu założyć. Tak, no, nie zupełnie, bo są wybory, kadencje i tak dalej, to tak łatwo nie wejdzie w tą rolę. Zresztą no, zobowiązuje się niepisemnie, że nie będzie już działał. De facto to jest łapówka, rodzaj korupcji. I tak pracodawcy zaczynają walczyć, nie dyscyplinarnie, a odprawami. I z tego jest taki wniosek, że tak naprawdę powinien zostać opracowany kodeks etyczny członków rad pracowników, prawda, żeby przed, no, uczulać na tego, uwrażliwiać na tego rodzaju pokusy, prawda, no bo to nie jest zbyt lojalne wobec załogi. Więc są w taki sposób odprawiani. Następne, niestety trochę zgadzam się z tym, co pan z Instytutu mówił o tym, że związki przejmują uprawnienia rad pracowników, że to w tą stronę się, też niestety tak tu widzę, może to tak się ostatecznie nie skończy, ale to niestety tak poszlaki na to wskazują. Tu było pytanie takie już praktyczne, jak walczyć. Niestety ustawa została w 2006 roku wynegocjowana między centralami związkowymi a pracodawcami właśnie po to, żeby rady nie mogły walczyć. I tak naprawdę jest jedyna metoda, my to na szkoleniach o tym mówimy, niestety trzeba być zdeterminowanym, żeby pójść do sądu, a to jest niestety przekroczenie Rubikonu, takiej cienkiej czerwonej linii, pójście po zrobieniem, żeby Rada Pracowników pozwała swojego pracodawcę do sądu. W tej chwili połowa wyroków, raptem jest ich chyba 6, w tym 3 to są przez nas napisane i wygrane, prawda? Ale jest bardzo niewiele orzeczeń, bo rady pracowników no, obawiają się pozywać swojego pracodawcę do sądu. To jest psychologicznie bardzo trudne. Niestety nie mam dobrej recepty, jak pracodawca się uprze, a rada nie jest zdeterminowana, żeby pójść do sądu, to nie ma niestety... łatwych rozwiązań.
Kwestia Muzeum POLIN, instytucji niewytwarzających. My mieliśmy intensywne kontakty z Radą, z Muzeum Narodowym, ale powiem, że rzeczywiście, ponieważ jest to bardzo niewielka część rad pracowników, jakiegoś specjalnego know-how się tu nie dorobiliśmy. Jesteście tak jak firma handlowa rozproszona, wy też jesteście w trudniejszej sytuacji. Tak? My przede wszystkim staraliśmy się pracować dla rad pracowników, prawda, tam, gdzie ten wypracowany know-how mógłby być szerzej stosowany, prawda, dla tej większych grup po prostu, nie wiem, ale może się zastanowimy, jak to zrobić, bo to też jest potrzebne. Miałem teraz sobie, przypominam, też dwa kontakty z Radą Pracowników z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Tam spróbujcie nawiązać też kontakt, bo to jest podobne, Muzeum POLIN ma podobne... więc nie wiem, czy ta rada jeszcze istnieje, bo to ze 3 lata temu czy więcej miałem ten kontakt, prawda? To tak. No dobrze, to podziękujmy sobie nawzajem wszyscy brawami i chodźmy na przerwę, bo zasłużyliśmy na nią. Dziękuję.